A ja kiedyś, jak go poznałem, już jak mnie rozpalił w nim, to wiesz, chciałem biegać, krzyczeć i mówić, jak to jest wspaniale, że wszyscy tak muszą, bo ja chciałem wszystkim się tym podzielić. Ale on to nie powiedział, Tomek, mówić o czymś, a żyć czymś, to są dwie zupełnie różne sprawy. Mówi, żyj nim. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Tłusta Owca. Tłusta owca to taka, która jest zaspokojona, jest najedzona, jest nasycona, ponieważ prowadzi ją dobry pasterz. Dlatego też do tego podcastu zapraszam osoby, które są takimi tłustymi owcami i wyróżniają się tym, że umieją czerpać od naszego Zbawiciela. Ich życie jest przemienione i życie jest poświęcone. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Tomka Zielińskiego, osobę, która niezwykle mi imponuje, ponieważ odznacza się wrażliwością serca. Poświęca swój czas i oddała swoje życie innym. Tomek jest inicjatorem akcji Usłyszeć na Czas, która koncentruje się wokół pomocy dzieciom i nastolatkom w problemach z depresją i z myślami samobójczymi. Kiedy Tomek dowiedział się, że każdego dnia jedno dziecko popełnia samobójstwo w Polsce, postanowił coś z tym zrobić i otworzył tak zwane okienko, czyli otworzył swoje życie, swój czas, żeby usłyszeć młode osoby. Jego projekt urósł, tak więc teraz Tomek współpracuje już z psychologami, z terapeutami, również edukuje dorosłych, wychowawców i rodziców, prowadząc dla nich szkolenie, które nazywa się Wszystko Wiedzący, Słodko Pierdzący Dorosły. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tej niezwykłej rozmowy. Róbcie notatki, ponieważ będą tutaj mega głębokie rzeczy. Tak więc bardzo się cieszę, że w ogóle znalazłeś czas i powiem Ci na samym początku, że rozmowa z takimi ludźmi jak Ty już mnie bardzo emocjonuje na sam początek, bo ja wiem, że niewiele jest osób, które po prostu żyją tym, o czym mówią, wiesz, nie tylko wykonują jakiś zawód, ale misja, którą Bóg włożył w Twoje serce jest tak widoczna, po prostu w każdym Twoim słowie, w Twojej twarzy. I ten podcast w ogóle nazywa się Tłusta Owca, bo dotyczy ludzi, którzy chodzą za swoim pasterzem i są takimi wypasionymi owcami w znaczeniu duchowym, gdzie po prostu doświadczają tego przepływu prosto z nieba, wiesz, gdzie po prostu doświadczają miłości, tą miłość również dają, więc podcast koncentruje się na miłości i ty jesteś jedną z takich osób, które pierwsze mi przyszły do głowy, z którymi chciałabym zrobić wywiad, taką rozmowę przeprowadzić, bo właśnie tą miłość w tobie widać i myślę, że nie jestem jedyna, która czyta Twoje posty, czyta Twoje publikacje, gdzie dzielisz się skrawkiem swojej pracy i tego, co robisz dla młodych ludzi, dla rodziców również. I jesteśmy wszyscy poruszeni tym, że po prostu się da pomagać. Da się pomagać i to właśnie poprzez miłość, tak? Przez to, że poświęcamy komuś czas, że otwieramy swoje serce, dajemy kawałek swojego życia, czasu. I to ma wpływ i że naprawdę są owoce takiej pracy. I na sam początek chciałam Cię właśnie zapytać, jak to w ogóle się zaczęło, ta przygoda ze słuchaniem? Czy Ty zawsze byłeś taką osobą po prostu, która lubiła słuchać innych ludzi? Czy Ty się jakoś tego uczyłeś? Jak to się zaczęło? Ja w ogóle to pięknie dziękuję za okazję na zaufanie, za zaproszenie mnie do tego projektu. Wiesz co, jeżeli chodzi o początek, to nie, ja byłem takim bardzo korporacyjnym tatą, który wszystko wiedział lepiej, mężem, który wszystko wiedział lepiej. Absolutnie. Wiesz, po drodze spotkałem swojego mentora Antoniego i on tak dosadnie mnie nazwał, że takiego kołka, który nic nie słyszy pod kątem, że takie kołki mam w uszach, to on dawno nie spotkał i jak mu się uda mnie otworzyć na to słuchanie, to jest nadzieja dla świata. On tak to ujął. Więc powiem Ci, jak ze mną się udało Antoniemu, to ja mam w głowie jego słowa, że jak mi się udało usłyszeć tych, którzy dla mnie ważni w życiu, usłyszeć też Boga, bo Antoni rozkochał mnie w nim od nowa, to powiem Ci, to jak to Antoni powiedział, Tomek, jest nadzieja dla świata, więc tego się trzymam, ale nie byłem od początku taką osobą, która słyszała. Wiesz, wiedziałem lepiej w związku z zajmowanymi stanowiskami dosyć wysokimi w tych hierarchiach korporacyjnych. Miałem tak, wiesz, mocno rozbudowane ego, które nie mieściło się totalnie w pokoju. Ono chyba było, mnie nie było nawet w tym pokoju. Butny, przestraszony,
człowiek w środku Galareta, która po prostu potężnie się bała tego, czy kolejny miesiąc będzie tak jak poprzedni. Więc strach, który wszechogarniający strach, prestiż, stanowisko z drugiej strony, czyli świat widział, no jest okej, okay. Tomek tą maskę trzymał mocno na twarzy, a w środku po prostu strasznie mocno się bał, wszystkiego się bał, czuł zagubienie, więc zaczął szukać, o co to tak naprawdę chodzi. No i tak krok po kroku. Trudno sobie to wyobrazić, powiem ci, siebie jako kogoś z wielkim ego. Nie, potężna praca Boga w twoim życiu. Oj, przepotężna, powiem ci. Tak jak Antoni powiedział, że znaczy wiesz, on mi pokazał te fragmenty w mojej ulubionej książce, jak ja zawsze mówię o Biblii, gdzie nie takich jak ja Bóg używał, więc ja zawsze mówię, Antoni, ja w ogóle nie jestem gotowy, nie tak, wiesz, to cała ta historia, ale rzeczywiście dużą pracę Bóg wykonał i to, w którym momencie teraz życia jestem i tego, jak go słucham, to jest coś, ja kiedyś bym w ogóle nie uwierzył, że ja tak mówię. Jak ludzie, nie wiem, których nie widzę około 10 lat, spotykają mnie, to mówią, że to jest totalnie, to jest taki ten, że w ogóle mam inny głos, inne podejście. To jest, wiesz, to jest takie, ja jestem w tym, gdzieś to przeobrażenie żyje we mnie, ale ja naprawdę kiedyś byłem strasznie dziwnym człowiekiem, strasznie zagubionym człowiekiem, takim, wiesz, butnym, chłopak, który pochodzi z bardzo małej miejscowości, który osiągnął jakiś tam sukces, świat nazwał to sukcesem w takim świecie korporacyjnym i on bardzo mocno musiał udowadniać na każdym kroku, że on jest tego sukcesu wart. Zginał kark, szedł na kompromisy, rodzina była gdzieś z boku. Bardzo ją kochał, bardzo się o nią starał, ale musiał utrzymać się w tej pracy, w której siedział nieraz bardzo długo po to, żeby się w niej utrzymać, bo zawsze był niedouczony, zawsze trochę nie wiedział, więc musiał się pytać, musiał więcej czasu spędzać w pracy i wydawało mu się, że tak powinno być. O, taki był kiedyś Tomek. No proszę, i wtedy coś się wydarzyło. Czy to było właśnie związane z poznaniem Antoniego, czy po prostu Bóg zaczął też głośniej do ciebie mówić? Skąd ta przemiana się zaczęła w twoim życiu? No właśnie, Bóg postawił na mojej drodze Antoniego. Wiesz, i to była kolejna wizyta u mojego klienta, gdzie jego syn w bardzo dużej firmie, taki dosyć znany, jego syn miał mnie przyjąć, jako spóźnił się, więc on był taką szarą eminencją. Ja nie wiedziałem, kto to jest. Nie ubrany, nie wyglądał, a ja wtedy, wiesz, przez wygląd wszystkich oceniałem i szedł korytarzem i mówi, podszedł do mnie, usiadł koło mnie i mnie to zdziwiło. Ja tak, wiesz, ja tutaj dyrektor w ogóle i ktoś tam siada koło mnie i ja tutaj czekam na ważne spotkanie. On tak usiadł koło mnie i zaczął rozmawiać, na kogo czekam, mówię, że mam spotkanie. On mówi, to jeżeli pan pozwoli, to ja, syn jest, znaczy on nie powiedział, że syn, pan prezes jest zajęty, zaproszę pana do swojego pokoju, może ja mówię, absolutnie nie, w ogóle mówię, kto to mnie w ogóle zaprasza, on nie wygląda w ogóle, ja tu jestem chyba nie wie z kim rozmawia, wie, naprawdę to było tak, nie wiem jak to nawet nazwać, on się uparł, ja dobra, poszedłem i później jakoś zorientowałem się, że cała firma, znaczy, że osoby, które tam przychodzą, pomyślałem sobie, że to chyba ktoś jest jednak dosyć znaczący, bo wszystkie osoby z takim wielkim szacunkiem, jak szliśmy do jego gabinetu, i w ogóle ja się zdziwiłem, bo on mnie na chwilę zostawił i poprosił jedną panią, żeby mnie zaprowadziła. Ona się zdziwiła, że do gabinetu, bo tam praktycznie on nikogo do siebie nie zapraszał. I to był, okazało się, że to jest ojciec pana prezesa, taka szara eminencja. No i tak usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Ja kiedyś się zapytałem Antoniego, dlaczego on mnie wtedy, bo ja byłem wtedy tak butny, tak nieprzyjemny dla niego w rozmowie, dlaczego on mnie wtedy nie wyrzucił z tego pokoju, po prostu nie wyrzucił, nie wyprosił, tylko nie wyrzucił tej mojej butności. To Antoni powiedział, że Tomek, wiesz co, na tym korytarzu bardzo kiedyś przypominałeś mi mnie. Ja też kiedyś taki byłem głupi i butny jak ty. Ja mówię, jak możesz tak o mnie mówić? Wiesz, ja byłem wtedy tak naładowany, jak bardzo wrażliwy na tym, ale on właśnie powiedział, że po prostu przypominałem mu tą butnością i tym strachem, którego nikt nie widział, po prostu jego. I tak mówił, że się uparł, że jego kiedyś ktoś, więc miałem mu obiecać po tym wszystkim, że ja kiedyś też kogoś. I powiem ci, że też kiedyś bardzo nieprzyjemną osobę usiądę przy niej, zapytam i być może pokażę jej w ten sposób Boga. I powiem ci, od tamtego czasu dużo tych osób już w moim życiu jest. A Antoni był początkiem, wiesz, to przez niego po prostu. On mnie wiesz, ja wtedy byłem bardzo daleko od Boga.
Powiedziałem, że moja mama odeszła miesiąc przed urodzeniem mojej córeczki. Ja wtedy się bardzo na Boga obraziłem. Powiedziałem, że będę sobie radził sam. Ona chorowała i miałem duże pretensje. Dlaczego on miesiąc przed urodzeniem mojej córki? Dlaczego? Co mu zależało z tym miesiącem? Wtedy nie rozumiałem, wiesz? Nie wiedziałem, nie rozumiałem, nie było tego zrozumienia i bardzo się na niego pogniewałem. Ja, Tomek, wiesz, gniewamy się, radzę sobie sam, zostaw mnie w spokoju. I to trwało kilka lat. Wiesz, i do momentu, kiedy Antoniego nie spotkałem, od nowa pokazał mi nie takiego Boga, którego znałem wtedy z kościoła, obraz tego, który gdzieś tam pokazywany mi był, albo ja sobie go, może tak, pokazywany, na pewno każdy miał otwarte serce, żeby mi go pokazać z tej strony, ale ja wyobrażałem sobie go zupełnie inaczej. I wiesz, ja na początku bardzo mocno się broniłem, bo nie byłem w stanie przyjąć tej miłości, wiesz, tej jego miłości. Nie byłem w stanie, nie wierzyłem, że kogoś takiego jak ja można kochać w taki sposób, więc bardzo mocno się przed tą miłością Boga broniłem i pokazywałem Bogu, że tak, to zobacz, ja jeszcze taki zły jestem i taki zły jestem i to jeszcze zrobię i dalej mnie kochasz. I wiesz, Antoni mi tłumaczył, że tak. Ja mówię, że to jest niemożliwe, że tak się nie da. I wolałem Boga, który, wiesz, siecze i karze. I wtedy potrafiłem sobie go, że wymieniamy się, że on mi, ja jemu, ja w zamian za to kilka dobrych rzeczy i mamy tutaj zrobiony ten przysłowiowy deal. Nie byłem w stanie przyjąć, nie umiałem tego przyjąć na tamten czas. Umiałem, znaczy Bóg pracował, ale ja się bardzo mocno broniłem przed tym, że ja w zamian, od zamian nie oczekuję, że po prostu on mnie kocha niezależnie od tego, jaki jestem, i że nie muszę, ja później się pytałem, dobra, to co w zamian, Antoni, co ja mam zrobić w zamian, skoro on to mnie zbawił, to co ja mam zrobić w zamian? To były moje pytania takie, wiesz, z tego momentu życia, w którym byłem. I Antoni mi tłumaczył, Tomek, nic, po prostu żyj tym, zacznij go poznawać, zobaczysz wtedy wszystko. Ja mówię, ale nie, no to powiedz, ja i tak, ja nie mam zamiaru być ani świętym, ani żadnym, wiesz, to było moje, że ja nic nie mam zamiaru ze swoim życiem zrobić. I wiesz, i Antoni to wytrzymał, i Bóg to wytrzymał, więc Bóg na pewno ma w tej swojej miłości jest niesamowity, ale ja mu do dziś dziękuję, że mi się wydaje, że jakoś troszeczkę, że przez tego Antoniego ja naprawdę dotknąłem miłości Boga i cierpliwości Boga, więc jak Bóg... No tak jest, sobie myślę, słuchając siebie, że właśnie ta twoja historia, że poznałeś Boga przez człowieka, i na pewno miała wpływ na to, jakim ty jesteś teraz człowiekiem, że też rozumiesz tą zależność, że ludzie potrzebują zobaczyć Boga w człowieku, tak? Bo jakby Bóg sam w sobie oczywiście się objawia przez przyrodę, czasami bezpośrednio, przez Pismo Święte, tak? Różnymi sposobami, ale zobaczyć Boga w człowieku jest czymś wyjątkowym, prawda? Bo i często ktoś powiedział, że dla niektórych ludzi jesteśmy jedyną Biblią, którą kiedykolwiek przeczytają, tak? Że twoja praca teraz, to co robisz, twoja misja jest tak mocno związana właśnie z tym, że ty jesteś obecny w życiu innych ludzi, tak? Że oni mogą zobaczyć miłość, że oni mogą doświadczyć jej przez twoją osobę, prawda? Przez to, że słuchasz, że jesteś cierpliwy, że nie oceniasz, że nie odrzucasz, to tchnie z twoich wypowiedzi, z twoich doświadczeń, że właśnie przez doświadczanie tej miłości, miłości Boga, ale przez człowieka zmienia się ludzkie życie, prawda? Ty chyba bardzo mocno zrozumiałeś tą lekcję i dlatego umiesz ją teraz w praktyce stosować. Tak, wiesz, Antoni zawsze mówił, że Tomek, niczego, nikogo nie da się do Boga na siłę przyciągnąć, zresztą on nie w ten sposób działa. A ja kiedyś, jak go poznałem, już jak mnie rozpalił w nim, to wiesz, chciałem biegać, krzyczeć i mówić, jak to jest wspaniale, że wszyscy tak muszą, bo ja chciałem wszystkim się tym podzielić, ale Antoni powiedział, Tomek, mówić o czymś, a żyć czymś, to są dwie zupełnie różne sprawy. Mówi, żyj nim. I jak będziesz nim żył, to wiesz, sukcesem, znaczy takim sukcesem, takim prawdziwym przyprowadzeniem mocniejszym do Boga jest to, że ktoś podejdzie do ciebie i powie, że widzi go w tobie. To, o czym przed chwileczką mówiłaś. I wiesz, i ja na początku chciałem biegać, nie mam nic absolutnie do koszulek, naprawdę, tak żeby było. Sam chyba jedna mnie kiedyś ujęła, więc żebyś zdjął tą koszulkę z napisem Jezus albo kocham Jezusa i po prostu żył tym, żeby ktoś bez tej koszulki to zobaczył. I powiem ci, że to było dla mnie wyzwanie, żeby przestać
przestać na siłę, bo wiesz, ja trochę zachowałem jak na początku Piotr, na siłę Paweł, przepraszam, na siłę chciałem ludzi do niego, tak troszeczkę na siłę i albo troszeczkę po swojemu, a tu się okazało, że właśnie, że dużo większy owoc jest, widzę, jak Bóg pokazuje mną, więc ja się trochę uspokoiłem w tym krzyczeniu o nim pod takim kątem, że warto. No i próbuję, znaczy mam nadzieję, że Bóg tak prowadzi, że pokazuje trochę przez to, jak żyje, a że pokazuje, to tak wydaje mi się, że coś w tym jest. I wiesz, bardzo trudno było komuś zrozumieć, kto był bardzo mocno w biznesie i był uczony przekonywania tego, jak wpływać na ludzi pod takim kątem biznesowym. Więc mi było trudno. Persuazje, manipulacje. Tak. To był świat kiedyś, w którym byłem. I byłem w tym kierunku szkolony i nagle zostawienie tego i no to jak mam, to wyobraziłem sobie ja wtedy pod kątem firmy, to jak mam zostawić firmę i czekać na klientów w firmie, dobrze ich obsługując, tak się nie da. To nie jest, tak nie działa marketing, Antoni. Ja zrobię marketing Bogu. No i przez moment próbowałem robić marketing Bogu, ale nie wychodziło mi to za dobrze, więc na tyle niedobrze, że jak wiesz, że jak zacząłem nawet, no widziałem też to po bliskich, że moi bliscy byli tym moim marketingiem boskim przerażeni, dlatego że to poszło nie w tą stronę. I później właśnie, ale uczył mnie, był cierpliwy, uczył mnie, później przyglądałem się temu, jak w tym żyć. I uczę się tego do dziś, jak w tym żyć. Znaczy wiesz, zmiana chyba takiej świadomości z tego, że z tym szacunkiem dla każdego człowieka, że ja już nie chcę przed nikim, tylko przed nim, to chyba strasznie dużo mnie zmieniło. On w tym przeze mnie zmienił. No to mi się wydaje, że to jest tego typu spojrzenie. A powiedz mi, a skąd się wzięło to słuchanie młodych ludzi? Skąd się wzięło to okienko? Jakie były kroki, że ty nagle znalazłeś się w tym miejscu? Wyobraź sobie kogoś, kto pomaga dogadać się w biznesie w bardzo trudnych sytuacjach i nagle słyszy głos Boga, że Tomek, trzeba teraz dzieci. Ja mówię, jak dzieci? Nie ma jak dzieci. Ja niczego innego nie umiem. Ja umiem to robić i w ogóle nie jestem w stanie. Mówię, jak gdzieś tam ten głos przychodził, ja trochę się kłóciłem, bo mówię, zobacz, ja z córką uczę się, próbuję jej słuchać. Jak ja mam to prowadzić? Przecież ja nie wiem dokładnie jak, nie wiem z czym to wziąć. I powiem ci, bardzo długo byłem uparty w tym, bo był taki głos, że no to trzeba zostawić i w tamtą stronę pójść. I powiem ci, to było to niesamowite z Boże działanie, bo ja się upierałem i w pewnym momencie dopiero to wpuściłem, ale to jest kwestia tego, że ten mój upór, czyli wyobraź sobie kogoś, kto, znaczy pojawiło się to dosyć przez przypadek, czyli moi znajomi, zaczął się lockdown, moi znajomi zaczęli dzwonić chwilkę przed, że nie radzą sobie z dzieciakami. Wcześniej my pomagaliśmy w takich pojedynczych sytuacjach dogadać się rodzicom z dzieciakami, troszeczkę uczestniliśmy w mediacjach rodzinnych, jeżeli dwie strony nie mogły się dogadać, już wtedy Bóg pokazywał, bo bardzo często mnie mediatorzy bardzo nie lubili, bo tam były mediacje przy podziałach majątka, a potem jak zaczęliśmy rozmawiać i pokazywać im siebie na nowo, wiele z tych małżeństw po prostu zostało, jest i to jest niesamowite działanie Boże. Więc my tam się pomagaliśmy dogadać i nagle ten lockdown i jest informacja, Tomek, dzieciaki sobie z tym nie radzą, nie gadagujemy się w jednym mieszkanie, dużo konfliktów. No i zrobiliśmy coś takiego na początku, że kilku znajomych. Później okazało się, że no, tych zgłoszeń jest trochę więcej, więc ja dałem taką informację, że przez 2 godziny każdego dnia bezpłatnie będę służył nie tylko moim znajomym, ale ludziom, którzy by chcieli, dzieciakom i ich dzieciakom. I wiesz, pełne zaskoczenie, jak w ciągu 48 godzin przyszło kilkaset zgłoszeń. I powiem ci, że my po prostu, ja byłem w szoku, jak duża jest skala. My myśleliśmy, że to będzie kilka, dosłownie kilkanaście osób, maksymalnie kilkanaście. W ogóle nie wiedziałem, czy to ma w ogóle jakiś sens, no, ale ten głos Boga, no to dobra, okienko, nazwa też przemodlona, myślę, jak okienko, no to dobra, okienko. No i to wszystko tak w nim, w zaufaniu pełnym, z takim, no dobra, to 2 godziny mogę, 2 godziny mogę, w sumie mogę. No i kilkaset zgłoszeń i projekt
i cały projekt, który wokół tego się zaczął tworzyć, czyli pokazanie, nawiązywanie współpracy z psychologami, z psychiatrami, pomysł wybudowania ośrodka, pomysł trasy po wszystkich szkołach w Polsce, która jest w trakcie realizacji jakby przygotowania, to i nie wiem, gdzie ale dalej. Po kolei, czekaj, bo to już zaczynasz, wiesz, to wszystko, te wszystkie wizje, które Pan Bóg daje Tobie w sercu, to niesamowite rzeczy, ale wielu tutaj naszych być może widzów, słuchaczy właśnie nie do końca wie, jak to funkcjonuje. Powiedz mi to okienko, na czym to polega, tak? Czy to przychodzi do Ciebie zdesperowany rodzic, czy dziecko, nastolatek i rozmawia z Tobą, tak? Tak, znaczy robi się zgłoszenie do okienka, bo teraz już muszą być zgłoszenia. Kiedyś normalnie można było zadzwonić i ja byłem tak dostępny, że po prostu odbierałem ten telefon w określonych godzinach albo w ustalonych godzinach. W tym momencie robi się zgłoszenie przez adres do okienka. To zgłoszenie trafia do psychologów, którzy z nami współpracują. Oni wstępnie pokazują nam, czy to jest kwestia mojego wsparcia w rozmowie, czy bardziej specjalistycznej opieki nad tym kochanym dzieciakiem. Oczywiście tam trafiają różne przypadki. Teraz ostatnio bardzo w okienku jest tak dużo zgłoszeń, że okienko w ogóle powstało z tą ideą pomagania w najcięższych przypadkach, więc my jakby pomagamy w tym momencie w okienku w przypadkach, w których nie radzą sobie psychologowie, czyli dostajemy na przykład dzieciaki z opisem niewspółpracujący, zamknięty w sobie po dwóch, trzech próbach samobójczych, albo w głębokim samookaleczaniu się, albo w jakiejś głębokiej takich rzeczach różnych. Czy te dzieciaki same się zgłaszają, czy to są rodzice, którzy je tam zapisują? Powiem Ci, to jest coś cudownego, bo dzieciaki dają sobie, czyli wiesz, to chyba największa rekomendacja, to jest rekomendacja dzieciaków, czy na przykład dzieciaki gdzieś mnie wyszukują i dają kontakt swoim rodzicom i jak są zamknięte na relacje z psychologami, to czytając kilka tych rozmów, które publikujemy, podsyłają, mówią z tym panem ewentualnie. Ja wiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakiś sposób butnie, albo że my robimy jakąś super pracę, naprawdę nie, to nie o to chodzi, ale te rekomendacje nas najbardziej ujmują. Oczywiście dzięki tym wszystkim rzeczom, które robimy, gdzieś ta sprawa jest nagłaśniana, więc rodzice sami się zgłaszają, bo wygląda to w ten sposób, że my musimy mieć zgodę, jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, musimy mieć zgodę rodzica. Jeżeli na przykład dzieciak nie chce, na przykład nie ma takiej otwartości, żeby była zgoda rodzica, kierujemy tego kochanego dzieciaka, jakby pomagamy mu skontaktować się. Jest taka infolinia w Polsce, która jest totalnie anonimowa. Jest ta infolinia 116, 111. Gdzie pomaga dzieciakom w kryzysie, ona jest czynna 24 godziny na dobę. My musimy mieć tutaj zgodę rodziców, dlatego że wiesz, dzieci chcemy mieć tę zgodę i powinniśmy mieć tę zgodę, bo mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie to jest bardzo ważne i też taka odpowiedzialność nasza w tym wszystkim, ale wiesz, i tak zastanowiliśmy się, no dobra, to w takim razie będziemy teraz służyli tylko tym dzieciakom, które się zgłoszą przez rodziców albo rodzice ich zgłoszą, a tu się okazuje, że dzieciaki same podsyłają im te rozmowy albo pokazują nas, że chcemy i to są takie dla nas najlepsze rekomendacje. Albo dzieciak dzieciakowi mówi, na przykład dzieciaki chodzą do jednego psychologa i gdzieś tam rodzice na korytarzu się zgadują. Albo dzieciaki na oddziale psychiatrii dziecięcej wspominają o nas. To jest, wiesz, dzieciaki wychodzą albo rodzice, nie wiem w jaki sposób, lekarze, lekarze o nas gdzieś tam wspominają w różnych sytuacjach, bo tam nieraz nie ma takiej opieki albo pomocy, wiesz, jeżeli na oddziale leży 30 dzieciaków i są dwie osoby na psychiatrii dziecięcej, to one generalnie ledwo są w stanie zadbać, żeby tam wszystko chodziło, a już nie mówimy o jakichś tam rzeczach w pracy, więc tak to się dzieje i to jest dla nas taka, wiesz, cudowna rekomendacja, gdzie my myśleliśmy, że no dobra, skoro chcemy być na tyle odpowiedzialni w tym kierunku, no to trochę chyba straci to sens, bo może w edukację bardziej pójdziemy, a tu się okazuje, że nie, że te dzieciaki nas gdzieś wyszukują, że one do nas piszą i że namawiają rodziców na ten kontakt z nami. Oczywiście, jeżeli jest prowadzona terapia, my musimy mieć zgodę psychologa, rozmawiamy o tej zgodzie, o sytuacji, więc wszystko jest takim nauczeni z doświadczeniem, nauczyliśmy się, jak współpracować z psychologami prowadzącymi, z psychiatrami prowadzącymi, jakim możemy być wsparciem. Wiesz, to nasze wsłuchiwanie się jest o tyle dziwne, jak to nazywają osoby, które mają dużo większe wykształcenie w tym kierunku, że ono jest tak dziwne, że dzieciaki nie wiadomo, dlaczego w nim się otwierają. Wiesz, i odpowiedź jest prosta. Jest dzieciak, który jest otwarty na rozmowę albo totalnie zamknięty na rozmowę i który bardzo mocno sprawdza, czy to jest kolejny dorosły, który przyszedł wiedzieć lepiej, a nie słuchać. To w momencie, kiedy ja zadaję pytanie, już nic innego nie robię, tylko mówię, Duchu Święty, prowadź. Nie mam pojęcia, w którą stronę. I powiem Ci, jakkolwiek by o tym nie myśleć, on bierze tę rozmowę i prowadzi. Ja
jestem zaszczycony, że mogę siedzieć w pierwszym rzędzie i widzieć Boga w działaniu, bo te przełomy, których jesteśmy świadkami w pracy z tymi dziećmi, są po prostu... Ja ich nie rozumiem, nikt ich nie rozumie. Bóg dba. Tak, znaczy, tak, to tak, w wielu sytuacjach mamy tak, tak dosłownie ujęte to w ten sposób i przez lekarzy współprowadzących i przez rodziców, że to, że wszyscy... No, wiesz, mógłbyś opowiedzieć taką jedną historię, taką, którą możesz opowiedzieć? Wiesz co? Takiego dzieciaka. Wszystkimi historiami tymi, które mogę, dzielę się na gdzieś tam na tym moim profilu. To są, wiesz, to taka historia, jest ich dużo. Ja powiem ci ogólnie, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób, że trafia do nas dzieciak bardzo poraniony, który nie chce rozmawiać. Załóżmy, że to jest ruch ze strony rodziców. No i jak rodzice piszą, że jeżeli nie tu, to już generalnie średnio są na to szanse, bo nikt nie jest w stanie pomóc. Jest po dwóch terapiach, po trzech próbach samobójczych, na przykład ostatni przypadek. I wiesz, i my jakby próbujemy w tej rozmowie, dzieciak zawsze na początku bardzo mocno sprawdza, czyli rzuca słowa, które mają zweryfikować, czy ten dorosły obrazi się, wkurzy się, czy on słucha słów, czy czeka na dzieciaka. Ja zawsze mówię, że te pierwsze rozmowy to jest taka sytuacja, kiedy jako my rodzice, jak ja jako rodzic, może o tak będę mówił sobie, jak pamiętam, jak Ania po raz pierwszy wymiotowała i byłem przy niej, przy misce i tam ładnie nie pachniało, ale ja byłem, przytulałem, trzymałem jej głowę i dbałem o to, żeby ona się nie bała. Ona nie rozumiała tego, to był mały dzieciak, który nie rozumiał, co się dzieje. I ja nad tą miską przysłowiową z nią byłem. Ja nie powiedziałem: Ania, no to weź się z wymiotu i tata wyjdzie, bo brzydko pachnie, później umyj miskę i przyjdź, wytrzyj się i przyjdź, bo nie jest fajnie. Tylko byłem z nią w tym. I to jest taki początek, wiesz, kiedy ja siadam, biorę tego dzieciaka w dużej metaforze, trzymam mu głowę, kładę tą miskę i mówię: wymiotuj. Jakikolwiek smród by nie był, to po prostu wytrzymamy. I wiesz, i one mocno im się tam ulewa z tego wszystkiego. Ja wtedy w tym momencie nie słucham słów, wiesz, bo tego, czego nauczył mnie Antoni, mówi, że Tomek, w tym momencie nie słucha się słów, jak ktoś sprawdza, tylko czeka się na tego, kto za tymi słowami. A na tego warto czekać, więc ja czekam na te dzieciaki, aż one uleją z siebie to wszystko, co jest do ulania, albo sprawdzą mnie w zupełnie inny sposób, bo to są różne sytuacje. I wiesz, i one po tych jednej, dwóch, trzech rozmowach, ulewania, sprawdzania, rozmowy o różnych sytuacjach, o różnych, bo to one prowadzą, bo najgorzej jest przejąć taką rozmowę, według mnie, ale one już mają dosyć, nie chcą prowadzenia, tylko chcą w swoim tempie. Jeżeli ja uszanuję to tempo, w którym one mnie wpuszczają, jeżeli przyjmiemy, że ta rozmowa to mieszkanie, do swojego mieszkania, czyli ja nie wchodzę, nie otwieram drzwi, nie wchodzę do pokoju gościnnego, nie rozsiadam się na fotelu i mówię: no to mów, tylko stoję przed drzwiami i pukam. Pukam tak długo, aż ktoś nie powie: proszę. I te dzieciaki są tym zdziwione. Jeden z dzieciaków pięknie to opisał, taką metaforę, i właśnie tę metaforę od niego zaciągnąłem, że był pan pierwszym, który nie wszedł do mojego pokoju i nie zapalił światła. Tylko czekał na proszę i czekał i wszedł i nie dziwił się, że tu jest tak ciemno. Wiesz, i tylko czekał i nie kazał mi zapalać tego światła, po prostu był ze mną. I to jest chyba taka najlepsza metafora ujęta przez dzieciaka, gdzie my jakby przyglądamy się temu. I wiesz, i ta cierpliwość Boża, bo nie moja, bo ja bym nie uwierzył, że ja mogę być taki cierpliwy. No nie wierzę do dziś, że ja mogę być taki cierpliwy, bo ja po prostu byłem narwańcem takim, wiesz, taki narwaniec, który chodził naładowany jakimiś swoimi myślami i po prostu czekamy na te dzieciaki, aż wpuszczą. Po prostu cierpliwość, czekanie, trzymanie ich głów, później rozmowa o różnych innych rzeczach i nagle, wiesz, jest ten klik, gdzie one wpuszczają mnie do tego swojego pokoju, zapalają światło i mówią: no zasłużył pan, w cudzysłowie, na to, żeby... Albo jest pan pierwszym, który rzeczywiście się nie pchał w tą rozmowę. Tylko znowu, zero moich umiejętności, zero mojej chwały. Każdy dziękuję, każdy cud, który się wydarzył w okienku, każda rozmowa jest oddana Bogu, bo to jest Jego chwała, Jego działanie. I to autentycznie, to nie jest przegadane. Ja nie mam kompetencji, nie mam wiedzy, nie mam umiejętności do tego, żeby coś takiego robić. Pod takim kątem, gdybym ja wiedział nawet jak. Oczywiście mam jakieś swoje doświadczenia i tak dalej, ale to jest stricte Boże działanie.
Nie masz jakiegoś, rozumiem, wykształcenia psychologicznego, tak? Nie, nie. Współpracujemy z psychologami, którzy prowadzą, którzy, jeżeli jest potrzeba interwencji psychologicznej, mamy, wiesz, jest dużo szkoleń, ale stricte jest dużo nauki przez ten czas, jest dużo kierowania, wymiany doświadczeń, na przykład z wybitnymi postaciami, jeżeli chodzi o psychologię dziecięcą, rozmowy na przykład z niektórymi doktorami, jestem w stanie rozmawiać na ich dyżurach wieczorami albo w nocy rozmawiamy, dzielą się doświadczeniem, oni przyglądają się tej metodzie podnoszenia słów, którą ja stosuję. Mówią, że to jest coś nieprawdopodobnego. Wiesz, ostatnio mieliśmy nawet chirurga, który tą... Ale dobra, bo rozjadę się z tymi tematami. Więc nie, my w okienku dbamy o tą pomoc, więc na początku każde dziecko jest weryfikowane przez psychologa i jest od niego informacja, czy my jesteśmy w stanie, czy to jest moment, w którym możemy go wesprzeć tymi rozmowami, czy po prostu, czy nie. Później, czy psychiatry, jeżeli jest współprowadzone dziecko, czyli musimy też rozmawiamy z psychologiem albo z psychiatrą prowadzącym, czy jest szansa na włączenie się do tego w momentu, w którym jest to dziecko, czy mamy poczekać, czy mamy się wycofać. Tak? Mimo nawet zgody, którą otrzymujemy z zewnątrz, to i tak psychologowie lub psychiatrzy, z którymi współpracujemy, jeszcze robią taki nasz wewnętrzny mały wywiad, żebyśmy wiedzieli, że to jest rzeczywiście ten moment, w którym możemy wesprzeć, więc tu jesteśmy bardzo delikatni. Niektórzy rodzice chcą nie tylko, bo niektóre dzieci są, jakby trafiają do nas i mówią nie, oni chcą z panem, nie chcą z nikim innym, bo to jest kwestia, wiesz, tego, co się dzieje. I zaufania. Zaufania, znaczy widzenia tych rozmów, te rozmowy, które inne dzieciaki pozwalają publikować, pokazują tym dzieciakom, że my jesteśmy w stanie naprawdę wytrzymać. No i my wtedy, wiesz, troszeczkę musimy włożyć pracy w to, że na początku jest jeszcze potrzebne dwie rozmowy z psychologiem albo z psychiatrą naszym, żebyśmy mogli dobrze w tą rozmowę wejść. Wiesz, i te dzieciaki, jak rodzice mówią po raz pierwszy, trochę się starają, żeby to przejść, żeby zobaczyć, czy ja rzeczywiście jakby, czy te rozmowy ze mną rzeczywiście coś zmienią, bo one naprawdę te swoje emocje mają nieponazywane, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie są w stanie sobie tego ułożyć. Wiesz, wiele dzieciaków, które trafia, też ma przepisane różnego rodzaju leki, więc my musimy tu być bardzo, bardzo ostrożni i tu jest potrzebna bardzo, bardzo dokładna diagnoza, czy my rzeczywiście możemy wspierać. I to jest podczas już jak wspieramy, tak samo jest cały czas nadzór osób, które są dużo bardziej wykwalifikowane niż my, więc my dzielimy się za każdym razem, czyli te rozmowy zostają między nami, z dzieciakami, bo tak zawsze jest, ale wnioskami, na które my mamy zwrócić uwagę, albo wskazówkami, które dostajemy przed taką rozmową z pracą z tym dzieckiem, dzielimy się nie rozmową i nie tym, co tam pada, ale wskazówkami, do których już mamy to przeszkolenie, czyli przeszedłem dużo takich szkoleń, które mają pokazać mi, pomagają mi też rozpoznać różne sytuacje w trakcie tego, co się dzieje podczas rozmowy w okienku. Nie wiem, czy nie zamieszałem za dużo, to jest dosyć skomplikowany proces. Nie, spoko, bardzo dobrze, żeś to opisał, ten cały proces, bo to jest, każdy z tych etapów jest ważny. To też jest niesamowite, że nie działasz sam, tak? Tylko że to jest grupa osób, współpracujecie ze sobą i są i specjaliści, i takie osoby jak ty, które po prostu są obdarowane i jakoś przez Boga prowadzone. A z tego co mówisz, że po prostu ten cały cud, że tak powiem, uzdrowienia wewnętrznego, no bo chyba tak to trzeba nazwać, zachodzi z uwagi na to, że jest miłość, tak? No bo w tym całym słuchaniu tutaj chodzi właśnie o tą miłość, o tą cierpliwość, to jak ty mówisz, to jest tak, to od razu mi się przychodzi do głowy ta przypowieść o synu marnotrawnym, tak? Gdzie ojciec był w stanie wytrzymać całe te złe traktowanie, powiedzmy, tak? Nawet obrazy i urazy jego osoby. I cały czas kochać, cały czas czekać i przyjąć bez wymówek i przyjąć z powrotem tego syna, który tam był pewnie i śmierdzący, i brudny, i spłukany. A pomimo wszystko ta miłość była jakby silniejsza niż to całe zło, które zaistniało, prawda? Z tego, co ty mówisz, to cudowna ta metafora z wymiotowaniem. Tutaj każdy rodzic na pewno się zidentyfikuje w 100%. Ale jakby w tej fizycznej sferze jesteśmy bardziej skłonni chyba wytrzymać właśnie takie różne nieprawidłowości, a w tych psychicznych rzeczach, duchowych rzeczach, często jako rodzice teraz mówię, też mam nastolatki dwie, jest nam trudniej, tak, wytrzymać jakieś takie zwymiotowanie, czy jakieś takie brudy, które wychodzą z naszych dzieci, bo chyba się boimy, tak mi się wydaje, że to jest jakiś rodzaj strachu o nasze dzieci, prawda?
I to, co wiem, że za chwileczkę opowiesz o tym, co robicie w waszej pracy związanej z edukacją rodziców, tak, czy w ogóle dorosłych w tej kwestii, że to jest jakaś taka, my musimy nabierać umiejętności kochania naszych dzieci właśnie pomimo ciemności, pomimo różnych brudów, pomimo takich rzeczy, które mogą nas przerażać, ale no właśnie, tu chodzi o to, żeby ta miłość zwyciężyła strach, nie? Żeby w praktyce zobaczyć, jak ta miłość jest taką światłością, jest taką mocą, która ogarnia i po prostu, że tak powiem, całkowicie niszczy tą ciemność, która ją otaczała, prawda, wcześniej. Nie wiem, czy tak kiedyś patrzyłeś na tą swoją pracę w ten sposób. Ale... To pięknie o tym mówisz. Wiesz, cała tajemnica tej pracy polega na tym, że my przestaliśmy wiedzieć lepiej. Ja przestaję wiedzieć lepiej w słuchaniu, więc te dzieciaki, wiesz, my rodzice bardzo często, ja będę mówił o sobie znowu, bo ja zawsze, jak mówię my, to znaczy, że się bardzo mocno wstydzę, żeby każdy wiedział, tak? Czyli będę mówił ja, bo nie chciałbym, żeby... Zauważyłam już. Tak. Więc ja rodzic, ja bardzo, ja mi się wydawało, że ja Anię znam, że znamy się totalnie, no jestem jej rodzicem, znam ją od tylu lat i po prostu wiem o niej wszystko. I my gdzieś na pewnym etapie mamy tą wiedzę i nam się wydaje, że ta wiedza będzie już nam służyła, którą nabyliśmy o naszym dziecku przez wiele kolejnych lat. Okazuje się, że tak do końca nie jest, że nasze dzieciaki się zmieniają, że cały czas się rozwijają i jeden rok dla nich w wieku nastu lat to jest kawał życia i tam dużo rzeczy się zmienia, a my niestety nieraz łapiemy tego naszego 9-10-latka, czyli do momentu, kiedy był, słowo, którego nie lubię, grzeczny, to on i nam pasował, czyli i coś ostatnio się zdarzyło, że on nagle nam nie pasuje, że coś zaczyna się buntować, ale no, więc my dorośli nazwaliśmy to buntem nastolatków, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, ale jeżeli nie rozumiemy i nie umiemy sobie poradzić, to nazwijmy to buntem nastolatków. I wiesz, pokazanie tego, oczywiście burza hormonów, wszystkie zmiany, które dzieją się w mózgu dziecka w tym czasie, to jest oczywiście, tylko że chodzi o to, że my wtedy zapominamy, ja zawsze mówię, i to też tego też mnie Antoni nauczył, że mówi: Tomek, wyobraź sobie, że dzisiaj budzisz się rano i zanik, totalny masz zanik pamięci. Pamiętasz tylko, że jak ma na imię twoja córka i to, że bardzo, bardzo mocno ją kochasz i nic więcej. I zacznij się jej uczyć. I to jest, wiesz, i to jest jakby pokazanie tego, że to wszystko, co mi się wydaje, że Ania lubi, że Ania wie, nauczyłem się weryfikować, czy to, jak ją kocham, to jest tak, jak ona by chciała, żebym ją kochał, czy to, jak o nią dbam, jej w punkt pasuje. Tu nie chodzi o to, żeby być dla dziecka i pod dziecko, tylko żeby nie rzucać się, rodzic znowu, widzisz, ja bardzo często miałem takie wrażenie, że ja kocham, dbam, a Ania tego nie docenia, a Ania nie widzi tego. I tu chodzi o to, że ja dbałem po swojemu, a ona potrzebowała jeszcze takich kilku małych szczegółów, więc nauczyłem się już nie dbać po swojemu, nie wpadać w frustrację, że nikt tego nie widzi, bo kiedyś to było ważniejsze, chyba takie, chciałem, żeby widziała i w ogóle, że mi zależy. I nauczyłem się pytać, a nie jak o nią dbać, jak ją kochać, jak ona, co ona lubi, co przegapiam, a czego nie powinienem przegapiać, bo jest dla mnie zbyt ważna, żebym to przegapiał, bo ją kocham strasznie. Więc zaczyna mi pokazywać, co przegapiam, jak lubi, żeby o nią dbać, jak lubi, żeby ją kochać i okazuje się, że to wymaga znacznie mniej starań ode mnie, a jest w punkt, więc ona pokazuje mi te wszystkie deficyty, które gdzieś tam się pojawiają w naszej relacji, ale nie muszę zalewać się tymi moimi pomysłami, tylko ona pokazuje mi dokładnie tata tu, tata tu, tata tu, czyli to nie jest taka rozmowa wymieniająca się, ale chodzi o to, że dzięki temu, że ja przestałem wiedzieć, bo ja rodzic powinienem wiedzieć, no przecież jak to świadczy mnie o rodzicu, skoro ja nie wiem, jak podejść i co lubi moje dziecko. Wiesz, ja się bardzo mocno wstydziłem zadać jej tych pierwszych pytań. Zabierałem się do tego strasznie długo, bo 2 miesiące się do tego zbierałem, ale zapytałem ją i wiesz, kiedy zacząłem ją pytać i miałem takie wrażenie, że ona po prostu mnie wyśmieje albo spyta się, czy tata, coś się stało, jesteś chory, schodzisz z tego świata, coś się dzieje, tata, co ci się stało, człowieku? To powiem ci, po pierwszym pytaniu, z którym my pracujemy, Ania rzuciła mi się na szyję, myślałem, że mi tą szyję oderwie, po prostu tak, to było dla niej ważne. Rzeczy, których się wstydziłem jako tata zapytać, bo wydawało mi się, że ja powinienem to wiedzieć, że ja wiem lepiej, że ja Anię znam. Okazało się, że guzik o niej wiem,
że po prostu totalnie guzik o nie wiem. Wiedziałem, co lubiła, jak sobie schodzić z drogi, jak przed sobą pokazywać dobrą córkę i dobrego tatę, a tak naprawdę te wszystkie, wiesz, teraz potrafimy siąść ze sobą i porozmawiać o tym, co w środku. Nie, to nieraz nie są łatwe rozmowy, bo pokazują, ale znowu, nie dać się oskarżyć słowami dziecka, tylko wziąć refleksję. Czyli my jakby ja miałem taką tendencję do tego, że ja emocje mówię ojej i nie bronić się. Czyli jak dziecko, jak pytamy dziecko daje odpowiedź, nie bronimy się, nie mówimy, że ale zobacz, tu ja chciałem, starałem się, tylko dzięki, że mi to pokazałaś. A teraz to nie chodzi o nas, tak. Każdy z nas... też się wiąże z takim poczuciem własnej wartości nas, rodziców, że ono jest takie cały czas zagrożone i cały czas takie niepewne i my też czerpiemy poczucie wartości właśnie z tego faktu, że jesteśmy rodzicami i tak czujemy, że jesteśmy dobrymi rodzicami, chcemy być dobrymi rodzicami. I teraz nagle jak tutaj na tym froncie się coś wali, albo się nagle okazuje, że wcale nie jesteśmy dobrymi rodzicami, no to ojej, no to teraz już mnie nie ma, tak? To już teraz jestem beznadziejny. I to z pewnością nas jako ludzi wierzących, teraz mówię, bo my jesteśmy wierzący i tutaj większość naszej widowni, że tak powiem, to też są osoby wierzące, mamy tą możliwość, żeby budować swoje poczucie wartości z Bożej miłości i na nim, że tak powiem, a nie z tego, jak my tutaj, prawda, w tym życiu sobie radzimy w pewnych kwestiach. Więc ta umiejętność, to co z Twoich słów słyszę, tej przemiany Ciebie jako ojca była taka, że Ty po prostu zrezygnowałeś z tego, żeby czerpać poczucie wartości z tego, że jesteś dobrym ojcem, że wszystko dobrze robisz i zdecydowałeś się wejść w taką pozycję niepewną, że tak powiem, niepewny grunt, że teraz zapytam, nie wiadomo jak to pytanie będzie odebrane, być może niezbyt dobrze, a się okazało, że to było właśnie uzdrawiające, być słabym, być takim bezbronnym przed dzieckiem, prawda? Nie być tym autorytetem, który wszystko wie, tylko być kimś, kto też nie wie jak i potrzebuje tej drugiej osoby, dziecka, ale to jest druga osoba, która nam pomoże, prawda? Żeby razem pójść dalej. Tak, to jest takie cudowne zdanie od Antoniego, które mi je przekazał. On nie zna autora tego zdania, ale to jest zdanie, które bardzo mnie poruszyło, a on powiedział, Tomek, właśnie pytaj córkę w kierunku takiego pytania, które kiedyś usłyszałem, dorosłym, którędy się wraca. I wiesz, i mnie to bardzo ujęło. Ja tak zacząłem rozmowę z moją córką, mówię, córcia, mam tyle i tyle lat, dorosłem, zapomniałem, jak to jest być, naucz mnie z powrotem, pokaż mi, jak wrócić. I wiesz, i to było dla mnie takie bardzo wstydliwe, bo ja chciałem być tym bohaterem dla niej, tym, na którym może polegać. Okazało się, że to, na czym ja chciałem jej pokazać, że ona może polegać, to ona jakby wszędzie tam starała się, to ona więcej brała na siebie niż ja. I ona wymagała to od niej więcej kompromisów i zginania takiego karku pod takim kątem, że ona chciała pokazać bardziej tacie, że dobra, tak jest. No i po prostu trafiałem kulą w płot. Nie było nawet jednej sytuacji, w której byłem w punkt. Ona wiedziała, że może na mnie polegać, że znaczy wtedy też po mojemu może na mnie polegać, czyli nie we wszystkich sytuacjach, w których wydawało jej się, że może, ale to jest takie właśnie wyjście, to co chyba jest dla mnie było najtrudniejsze i jak współpracujemy z rodzicami, to jest jakby największa rzecz. Puścić rodzica, tak, pozwolić mu usiąść na fotelu, rozluźnić się i jakby postawić dziecko, zejść z piedestału ja, rodzic, tylko usiąść i to jest drugi człowiek. To jest jedno, to jest drugi człowiek, który jakoś myśli, dziwnie myśli, inaczej myśli, no zwariowanie myśli, nieraz szalenie myśli według nas, ale zrozumienie tego, jak on myśli, co jest dla niego ważne, i dostanie w punkt tych rzeczy, na przykład brakowało mojej córce na przykład przytulasów, albo siedzenia razem, albo rozmów i pokazanie, to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, to są małe rzeczy, wiesz, które one dzieciaki nam pokazują i my o nie dbamy i nagle one czują tą pełnię miłości, taką jak one czują, jakby chciały w tym momencie swojego życia mieć, a my nieraz, wiesz, zasypujemy to swoimi super pomysłami i one mówią, znowu tata coś wymyślił. Wiesz, ja ci powiem, że ostatnio moje córki mnie tak ujęły, nie wiem, zaskoczyły, o tak bym powiedziała, zaskoczyły mnie, bo zaczęły mówić, wiesz mama, ty ostatnio taka fajna się zrobiłaś. Ja mówię, fajna? A co takiego jest fajnego? No bo ty ostatnio tak z nami skakałaś w kuchni.
I ja tak sobie przypominam, rzeczywiście mieliśmy taki moment, że po prostu tak, wiesz, od czapy zupełnie, nawet muzyki żadnej nie było, po prostu no, czymś tam żeśmy się ucieszyły i ja tak zaczęłam z nim podskakiwać, jakbym miała 5 lat, tak wie, do góry i do dołu. I one tak zapamiętały ten moment, wiesz, tej takiej jedności, która się między nami wytworzyła i to jest chyba coś, co, o czym ty tutaj też mówisz, żeby nie być rodzic dziecko, tak, że rodzic jest zawsze wyżej, on więcej wie, i on ma więcej doświadczenia, i on lepiej poprowadzi, on lepiej doradzi, tylko żeby czasami być po prostu tak jak rówieśnicy, tak, że razem sobie skaczemy i nie ma tutaj po prostu dwoje ludzi, tak, dwoje ludzi, którzy się spotyka i że ten przepływ jest w obydwie strony, że my okazujemy szacunek drugiemu człowiekowi, kiedy go też słuchamy, tak, a nie sami mówimy i nauczamy i się dzielimy, bo my jesteśmy tacy, no mamy tak wiele do podzielenia się, jesteśmy takimi mądrymi ludźmi, tylko szacunek wymaga, szacunek wyraża się też w tym, że my słuchamy, to znaczy, że uznajemy, że też możemy się czegoś nauczyć od drugiego człowieka, nie? Ja tutaj już mówię nie tylko w relacjach rodzinnych, ale mam dużo doświadczeń, rozmawiam z wieloma liderami, takim wiesz, osobami, chociażby tutaj w podcaście i czasami po prostu ludzie niektórzy tak dominują rozmową, bo może są tak nauczeni, że jakby, że to zbuduje inny, kiedy oni będą się dzielili, prawda? Ale żeby mieć taką gotowość też uczenia się, nie? Że to też, to świadczy o dojrzałości w nas, jeżeli my jeżeli umiemy się uczyć od takiego małego człowieka, to tym bardziej świadczy o pokorze, prawda? Że, no, a jako chrześcijanin to jeszcze mocniej. Powinniśmy mieć tą świadomość, że Duch Święty, nasz Bóg, przemawia czasami przez bardzo małe usta. Pięknie to ujęłaś. Tak. To znaczy, wiesz, to jest oprócz tego wszystkiego, o czym powiedziałaś i to tak pięknie ujęłaś, to jest właśnie coś, że nam wtedy jest łatwiej. Jakby trafiamy w każdy punkcik deficytu naszego kochanego dzieciaka, które on odczuwa po swojemu. Tak? My możemy tego nie rozumieć, my możemy nie wiedzieć, dlaczego to jest ważne. Wiesz, Antoni jeszcze taką fajnej rzeczy mi nauczył, że on powiedział mi a propos tych rad, o których mówisz i tego radzenia, to on kazał się przyjrzeć mi, komu ja radzę niepytany dzisiaj i mówił Tomek, te rady, o które nikt nie prosi, a my dajemy, tak naprawdę wyprowadzają ludzi z naszego życia. Tak? Czyli on powiedział, on w ogóle zaczął takiej cudownej rzeczy, on powiedział, Tomek, powiem ci, jak pozbyć się z życia ludzi, których nie lubisz, ale nie wiesz, jak im delikatnie powiedzieć tak kulturalnie, żeby sobie poszli. Ja mówię, dawaj, Antoni, mów. I on powiedział, Tomek, zacznij im radzić. Niepytany, nie wytrzymają, odejdą. I wiesz, ja wtedy mówię, no dobra, fajne. I on zadał mi pytanie, dobra, teraz przyjrzyj się, komu w swojemu życiu dajesz rady, o które nikt nie prosi. I wiesz, wyszło, że moja córka i moja żona dostaje tych rad najwięcej. I on mi dał taką fajną metaforę, mówi, wyobraź sobie, że każda taka rada to jest taka rzecz z ich szafy, którą pakujesz do walizki. I one nie odejdą z swojego życia, ale odejdą z twoich relacji. Więc jeżeli nie chcesz, żeby ktoś odszedł, tylko ktoś w tej relacji był, to przestań radzić niepytany. Wiesz, to by mnie bardzo dużo kosztowało, żebym ja wytrzymał na przykład to, co dzieciaki zgłaszają w okienku. Panie Tomku, proszę powiedzieć mamie, że pozwoliła mi dokończyć zdanie. My tak szybko przerywamy, my tak szybko dajemy radę gotową. My myślimy, że jak dziecko przychodzi z radą, to ono przychodzi po radę, a nieraz dziecko wymyśla sobie, przepraszam, dziecko przychodzi po radę, czyli z jakimś problemem, to dziecko przychodzi po rozwiązanie, a nieraz dziecko bierze tą strategię, bierze swój problem, żeby na przykład dostać uwagę mamy albo przytulasa, bo inaczej nie dostaje tego przytulasa, albo tą uwagę, nie dostaje inaczej uwagi, nie dostaje rozmowy, nie dostaje czułości w innych sytuacjach, jak tylko radzimy sobie z problemem, więc niestety dzieciaki używają nieraz tych problemów jako takich, ja mówię o takich przedskoczkach, że wypuszczają tego przedskoczka, żeby sprawić, albo że nie dostają tego w inny sposób, nie umieją o to poprosić, albo nie wiedzą, jak o to poprosić, a w tym momencie dostają to od rodziców, więc i wtedy one nie potrzebują rad. I one nawet mówią, panie Tomku, ja nawet jestem w stanie wtedy wytrzymać, że mama mi radzi, ale wtedy mam uwagę. Mama mi radzi, ale wtedy jest dla mnie dużo bardziej czuła, albo tata jest dla mnie czuła, albo tata wtedy poświęca mi czas, zostawia wszystko, a w innej sytuacji nie. Więc nawet wytrzymuje te rady, mi na nich nie zależy, ale mi nie zależy na tej sytuacji, a ja inaczej nie umiem, a on inaczej nie chce poświęcić mi tego czasu, albo nie ma czasu, bo ma ważniejsze rzeczy. I ja to rozumiem, panie Tomku, ale właśnie dlatego
a rodzice się martwią, że coś ze mną nie tak. I to jest, wiesz, to jest coś, co nam się wywraca. Dlaczego my tak robimy? Dlaczego my jako dorośli tak lubimy radzić? Bo to nam daje uczucie, nie wiem, jak sobie myślę o sobie, że to mi daje takie uczucie, że ja chcę chyba coś przyspieszyć, że ja chcę tak szybko pomóc, nie? Że jak nam da tą radę i to dziecko tak weźmie tą radę szybciutko, to się problem rozwiąże, nie? Chyba wierzymy tak bardzo w te rady. To wiesz, jest dużo perspektyw, bo kochamy, bo chcemy pomóc, bo mamy takiego w sobie ratownika, który chce bardzo szybko i po prostu ze swojego doświadczenia, bo nie mamy czasu, bo są prozaiczne, bo nie mamy czasu, bo jesteśmy zmęczeni, bo mamy dość i są dni, w których po prostu padamy na twarz, a nasz kochany dzieciak przychodzi po na przykład uwagę z radą, a my po prostu nie mamy siły. Różne rzeczy, ale wiesz, ale wydaje mi się, że to też wynika z tego, że to o czym wcześniej mówiliśmy, że ta kontrola albo to takie ja rodzic, ty dziecko jest tak silna w nas, tak mocna, że my powinniśmy jako dobry rodzic mieć radę na każdą sytuację, że nawet jak nie wiemy, nie doświadczyliśmy, to coś wymyślimy, bo dłużej żyjemy na tym świecie. I tutaj okazuje się, że dziecko przychodzi po radę, zadaje pytania, my na te pytania niestety odpowiadamy. Nie? A dziecko przychodzi z pytaniem, ma gotową swoją odpowiedź i przychodzi tą odpowiedź zweryfikować z tym, co my powiemy. Więc jeżeli my odpowiemy zupełnie inaczej niż to, co ono ma w głowie, to ono mówi, moja mama mnie nie rozumie. Ona nie wie, o co chodzi, więc ono przyszło ewentualnie potwierdzić, lub też wziąć tą odpowiedź i popracować z nią. A my niestety tak szybko dajemy złapać się w gotowe odpowiedzi, które mamy, które są dobre z serca, bo kochamy, bo się martwimy, czyli słowa, którego nie powinniśmy używać w stosunku do dzieciaków. Martwię się o ciebie albo chcę ci pomóc. To są dwa najbardziej znienawidzone słowa przez dzieciaki w okienku, tak dzieciaki mówią, że w momencie, kiedy mówimy, że się o nie martwimy, to one biorą na siebie jeszcze większe ukrywanie, żeby tylko mama się nie martwiła, bo ona, ten dzieciak woli mieć wesołą mamę w domu, niż podzielić się tym, żeby ona się martwiła. Więc jeżeli ona się martwi w tym momencie, to co dopiero z głównym problemem by zrobiła, jakby się dowiedziała. Więc jeszcze bardziej uczy się ukrywać tego wszystkiego i nie komunikować, a pomaganie to jest, wiesz, to nasze, nie umiemy prosić o pomoc, dzieci też nie umieją, dzieci jeszcze umieją, ale w pewnym momencie rezygnują z tego i wiesz, proszenie o pomoc jest czymś takim, gdzie my jakby dzieciaki pokazują, jakby ktoś świecił nagle reflektorem na wszystko, czego one się wstydzą, na wszystko, z czym sobie nie radzą i w słowach chcę ci pomóc rodzica, to jest takie pokazanie, że nie radzisz sobie, one tak to odbierają, dla mnie to było coś niesamowitego, wiesz, nie radzi sobie, więc jakby uczenie się tego, uczenie się słów, które wkurzają nasze dzieciaki, z postaw, które wkurzają moją Anię, ja mu będę mówił o relacji z moją Anię, ja się musiałem pewnych rzeczy nauczyć, na przykład pewnych rzeczy też mógłbym zgadywać, mógłbym chcieć na siłę, ale to ona mi w punkt pokazała, tata, to mógłby sobie to odpuścić, bo to jest trochę wkurzające. Ja mówię, dobra, i znowu, żeby nie popełnić błędu atrybucji, to ja, dobra, już wiem, tylko dobra, w takim razie jak powinienem w tym momencie się zachować, albo jak mnie w tym momencie potrzebujesz. Więc nauczenie się dziecka wcześniej, od swojego dziecka, jak być w momentach, kiedy jest wesoła z nim, jak być w momentach, kiedy jest smutna, jak być w momentach, kiedy potrzebuje wsparcia i wiedzieć, i przyjść z tym w punkt, to jest coś cudownego, czego doświadczam. Kiedyś próbowałem pocieszać po swojemu, dodawać otuchy po swojemu, to tylko Ankę bardziej wkurzałem, albo tata, ty nie rozumiesz, daj spokój, albo dobra, tatusiu, wiesz, tym uśmiechem, żeby tylko tata już dał spokój. Dzisiaj ona mi powiedziała, jak być z nią w momentach, kiedy jest smutna, kiedy jest wesoła, kiedy coś świętujemy, kiedy jest w związku z czymś przykro, kiedy sobie z czymś nie radzi i tam nigdy nie ma mowy o tym, że ja gadam. Jakoś okazało się, że ona żadnych słów tam nie potrzebuje. Tam potrzebuje zestawu przytulasów z wsparciem siedzenia w ciszy i jakichś takich rzeczy. I wiesz, i pierwszy moment, w którym ona przyszła i właśnie przyszła, żeby sprawdzić, czy to, co zrobiła, działa, i kiedy ja się zachowałem tak, że przygryzłem się w język. Ja zawsze mówię, że musimy mieć paczkę klamerek jako rodzice i ładować sobie te klamerki w uda, żeby wytrzymać. Więc te klamerki wbiłem w uda mentalnie i tak siedzę i ona przyszła z problemem i ja mówię, córcia, i mam w głowie rozwiązanie, ja wiem, że chcę jej pomóc i wiesz, przygryzam się w język i nie mówię jej tego i ona tak na mnie patrzy, jakby czekała, kiedy ja pęknę z tymi radami i chyba było po mnie widać, że ja mam te rady, ja już ci mówię, ale wiem, że ich nie poprosiłaś, więc mogę nie mówić. I ona, wiesz, wtedy przytuliła i powiedziała, dzięki tata, że mogłam się wygadać. I idzie do pokoju, a ja mam, ale moje rady, jeszcze tak w głowie weszła, zamknęła się w swoim pokoju, mówię, zapukam, pójdę, bo ja znam rozwiązanie, powiem jej, pewnie ona tego potrzebuje. Przecież jak mogę ją tak zostawić? I wiesz, i to puszczenie tego, że ona tego nie potrzebuje tego tak, było przełomowe.
Nie? Trudno to wytrzymać. To nie znaczy, że mamy nie radzić. Jeżeli pytają, proszę poradź, to też zawsze warto zapytać, a jak oni myślą na temat tej sytuacji, więc one dadzą tą odpowiedź, która jest gdzieś tam w nich w środku i wtedy z tą odpowiedzią możemy pracować, ale jeżeli my mówimy, no jak pytasz, to ci powiem, no one mówią, ojej, moja odpowiedź jest zupełnie inna, a nie, to moja jest głupia, ta, ty na pewno tego nie zrobisz w ten sposób, więc nie wiem, jak robić. I niestety zaczynają szukać w świecie tych odpowiedzi, bo nie znajdują ich u tych, którym ufają, więc wiesz, odpalany zostaje internet i te pytania, które są wyszukiwane i szukają odpowiedzi w świecie, a tamte odpowiedzi nie zawsze są takie, które je budują. I idą widzę, że Ania ma duży wpływ na całą twoją misję i to, co robisz. Bez Ani byłoby tutaj ciężko. Nie, bez praktyki Ania, w ogóle nie. Ania jest kochana, Ania mnie uczy, powiem ci, tak, to jest kwestia właśnie tego. Wiesz, ja bardzo często po rozmowach z dzieciakami w okienku pytam, jak ona to widzi, albo to wiesz, to zdanie, że pozwólmy naszym dzieciom dokończyć zdanie. Dla mnie to było takie zaskakujące. Myślałem, że błah, ale jak zaczęło się pojawiać w 7 na 10 rozmów, to proszę przekazać mojej mamie, żeby chociaż mi pozwoliła dokończyć zdanie. Zapytałem Ani, Ania właśnie powiedziała mi, tata, wiesz, to jest taka sytuacja, w której jak ja nawet, jak ja do ciebie mówię i widzę po twojej minie, że cię skręca, bo mówię głupoty, to jak pozwalasz mi o tym powiedzieć, to dla mnie to jest takie, że to, co mówię, ma znaczenie, że ktoś tego słucha i że fajnie jest być wysłuchanym. Nawet zderzyć ze sobą te swoje myśli. Ona dzisiaj ma 16 lat, więc my zderzamy nieraz ze sobą swoje myśli, ale i nie odnosisz się do nich, tylko próbujesz zrozumieć. Czyli ja mówię zdanie, ja nie odnoszę się do słów, które słyszę, tylko zastanawiam się, dlaczego te słowa padają, skąd one idą. Czyli nie łapiemy owocu, tylko szukamy korzenia w tych naszych rozmowach. Bardzo przywiązujemy wagę do słów, prawda? No, tak. Co bardzo słowa są dla nas wszystkim. Jeżeli my chyba w takiej kulturze, bo prawdopodobnie to różnie wygląda w różnych miejscach na świecie, że te słowa, one są jakby głównym źródłem komunikacji i one znaczą właśnie tak bardzo dużo, nie? A to, co robimy, to czy gestem wyrażam, czy wzrokiem, czy po prostu byciem ze sobą, to jest, ma mniejsze znaczenie. I słowa potrafią przekreślić wszystko to, co robimy, tak? Albo wybudować coś, co nie istnieje, prawda? I to pewnie jest komunikacja nie tylko dzieci, rodzic, ale w ogóle ze wszystkimi ludźmi. Tak, tak. Znaczy wiesz, słowa odnoszą do ich znaczeń. Każde to znaczenie ma inne. I teraz jest pytanie, czym dla mnie jest mały, czym dla mnie jest gruby, czym dla mnie jest wysoki, niski. I wiesz, i my, albo ja zawsze zadaję takie pytanie, no ale to jest takie pytanie, które gdzieś bardzo mocno pokazuje. Zadaję zagadkę, białe zwierzę w czarne łaty. I wiesz, i każdy, ktoś powie krowa, ktoś powie dalmatyńczyk. I niestety, jeżeli weźmiemy tą odpowiedź jako metaforę tego, o czym mówimy, na przykład dziecko ma problem, który nazywa się dalmatyńczyk i nie potrafi nazwać tego jako dalmatyńczyk, próbuje nam go opisać i my łapiemy, a to jest krowa, więc nie pozwalamy mu dokończać i zaczynamy mu tłumaczyć. Więcej na pastwisku, więcej siana. I on mówi, tata, ty mnie nie rozumiesz. Co ty do mnie mówisz? Jak siana dalmatyńczykowi? Gdzie na pastwisko? No jeszcze próbuję sobie wymyśleć. Wiesz, i to jest dosłownie ta sytuacja, wiesz, że my nagle mamy, kurczę, tata mnie nie rozumie. Tak. I z tego się bierze, tata mnie nie rozumie, więc ja nie odnoszę się do słów, nie próbuję zgadywać, bo rodzic zgadł, bo chcę ci pokazać, jak jestem. Tylko hamulec ręczny, 3 klamerki woda i słucham i próbuję zrozumieć, skąd te słowa idą. I tam jest rozwiązanie. No i tutaj wchodzi ten wszystko wiedzący, słodko pierdzący dorosły, czyli pomysł na program edukacji rodziców, opiekunów, ludzi, którzy chcą pomóc, naprawdę chcą usłyszeć. Powiedz trochę na temat tego, co robicie, bo wiem, że sukces tej akcji jest niesamowity, tak? To są warsztaty. Tak, to jest... my przez 5 tygodni spotykamy się, wiesz, nazwa powstała, my się baliśmy tej nazwy ogłosić, dlatego że baliśmy się, że po prostu trochę ona kogoś może urazić, bo z pozycji do rodzica, ale z drugiej strony, jak znowu Ania była testery. Mówię, Ania, jest taki tytuł warsztatu. Ona mówi, jaki świetny. Mówi, tata, zróbcie tak. Ja mówię, ale wiesz, ale my dorośli, tak może, to nie jest język dla... Nie, zróbcie tak. I my, powiem ci, dzień przed jeszcze mieliśmy zostawić naszą nazwę, ale powiedzieliśmy, dobra, ja modliłem się, mówię, panie, czy to jest dobra nazwa, czy to nie jest nazwa, która... Bo wiem, że rodzice potrzebują tego bardzo, tej wiedzy, albo tego wymiany doświadczeń bardziej, ale nie chcę nikogo nazwą odrzucić od tego. No i było tak, był w tym spokój, owoc ducha, więc ja mówię, dobra, w takim razie robimy to. I powiem ci, że to spotkało się z niesamowicie taką ciepłym przyjęciem. I te warsztaty trwają 5 tygodni. My przez 5 tygodni pracujemy po kolei ze wszystkim, czyli oduczamy się
uczymy się, jak wytrzymać to, że trzeba wytrzymać to zdanie, jak przestać radzić, jak przestać popełniać błędy atrybucji, jak wytrzymać sprawdzam, które pojawia się, jak wsłuchiwać się w dzieciaka od nowa, niezależnie od tego, jaką mamy z nim relację. I przez te 5 tygodni w tej podróży dzieją się przecudowne rzeczy. Powiem Ci, sukces jest, no ale to jest Boży sukces, bo w ostatnim czasie my zrobiliśmy już zapisy na wrzesień, na 5. edycję i w ciągu ponad 2 dni niecałych 1050 miejsc zostało zajętych. I wiesz, i to jest takie wspaniałe Boże działanie. Wiesz, i na te warsztaty mogą przyjść osoby, które mogą wpłacić jakieś pieniądze, mogą przyjść zupełnie za darmo, bo każdy wybiera, czy chce przyjść za darmo i my i jednych, i drugich traktujemy jako naszych wspaniałych gości. My z tej akcji też czerpiemy na budowę ośrodka, na finansowanie tych wszystkich rzeczy, które robimy, ale z tego chyba, i powiem Ci, że jak coś wbrew logice, wbrew temu marketingowi światowemu, gdzie ja mówię, możecie, i zdaję sobie sprawę, że wszyscy mogą przyjść za darmo i to byłoby super. Mam nadzieję, że kiedyś nie będę już robił tej opcji, jak już powstanie ośrodek, że ona coś tam kosztuje, tylko już będzie można przyjść. Wiesz, ludzie też uczę się, jak nie potrafią tego przyjąć, jak czują się zawstydzeni, że przychodzą na przykład, że mogą przyjść jako nasi goście i trzeba napisać im kilka słów, że to jest cudowne, że po prostu, że jest taka otwartość i ludzie uczą się też przyjmować coś takiego, dają później okazuje się, że wiem, ktoś, kto był na pierwszym i miał trudną sytuację, nie mógł sobie na to pozwolić, finansuje bilet komuś na ostatnie, mówi: Panie Tomku, ja chciałem kupić dla kogoś bilet, gdyby był potrzebny. Ja mówię, że nie ma takiej potrzeby, ale proszę mi pozwolić. I wiesz, to są takie rzeczy, które dzieją się cuda. Wiesz, my przygotowując te 1050 miejsc, otworzyliśmy takie okienko zapisów na 5 dni. Chcieliśmy tym, którzy potrzebują, bo oni mówią: Tomek, przegapię, znowu nie będę miał. Myśleliśmy, że zapisze się około tam 100-200 osób i we wrześniu dopiszą się kolejne. A to w ciągu 2 dni, wiesz, 1050 miejsc, co do jednego miejsca i kolejne kilkaset osób, które czeka w kolejce. I my też jakby przyglądając się temu, jak duża jest potrzeba, wiemy, że ta edukacja robi robotę. A zresztą te świadectwa, które mówią ludzie, które się zadziały w momentach, kiedy już słyszały tylko dzieciaków: wyjdź, wynoś się, nie chcę cię widzieć, nie chcę cię znać. Wiesz, my tam mamy przedział od 8 do 18 lat, ale przychodzą doświadczeni rodzice dzieci starszych, którymi odbudowują sobie relacje dzieciaków, które mają już 30, 35 lat, 20 kilka lat, gdzie te relacje były pogubione. Niezależnie od tego, jakie mają relacje, na nowo, wszyscy razem, ja też, uczymy się wsłuchiwać w nasze dzieciaki. Przestajemy, schodzimy z piedestału, kupujemy sobie klamerki, uda sinę po tym kursie, ale więcej słyszymy. Po prostu jesteśmy w punkt dla nich i ktoś mówi, że Tomek, no to w takim razie robicie wszystko, żeby tym dzieciakom się przypodobać. No właśnie nie, robimy. Jak byśmy my się czuli, gdyby ktoś nagle zapytał, jeżeli jesteśmy w relacji, co przegapiam? Pokaż mi, naucz mnie. Pokaż mi, jak lubisz, jak chcesz. I wtedy ja nie musiałbym zaskakiwać. Na przykład to jest też do mojej kochanej dziewczyny, do Gosi, kiedy ja mogę dzisiaj wiedzieć, i jak ją zaskoczyć, co dla niej wymyślić, albo mogę przyjść i powiedzieć: wiesz, znamy się, kochana, 20 kilka lat, i ja mogę dzisiaj wymyślić coś, co cię może zaskoczyć. Ja wiem, że lubisz, ale powiedz mi, co przegapiam, czego nie widzę w naszej codzienności, co mi uciekło. Wiesz, Antoni zawsze mówił taką cudowną rzecz: kochasz, czy już tylko kochasz, czy nadal jesteś zakochany? Wiesz, i my w tym zakochaniu byliśmy inni niż w tym kochaniu. I to kochanie jest takie trochę przyklepane codziennością. Ja oczywiście nie odnośmy się do słów, tylko do stanu, w którym byliśmy. I to w tym zakochaniu, czego już nie robimy, a robiliśmy. Przestaliśmy chodzić na randki, przestaliśmy zabiegać o siebie może tak mocno. Być może przestaliśmy robić coś, co kiedyś kochaliśmy, bo dzieci, bo sytuacja, bo wszystko. I teraz przypomnienie sobie tego, można dać sobie to w zupełnie inny sposób, ale my już wiemy jak. No, żyjemy ze sobą, ja z moją Gosią żyję, znamy się ponad 20 lat. Jesteśmy ze sobą. No czego możemy o sobie nie wiedzieć? Okazuje się, że wiesz, po 10 latach ja byłem takim kołkiem, bo wtedy spotkałem Antoniego, że ja zakładałem, że moja żona no, kocha kwiaty róże, no to powinna się cieszyć, że przynoszę jej róże i zapomniałem, żeby zapytać ją, jakie ona kocha kwiaty. Wiesz, ja mówię: Antoni, nie będę sobie siebie robił, po prostu głupka, daj mi spokój, przecież no jak zapytam po tych latach żony, jakie kwiaty lubi, przecież co ona o mnie pomyśli, co ze mnie za mąż, żebym nie wiedział. Wiesz, jak ona powiedziała tulipany i piwonie, to i od tego momentu tylko tulipany. Piwo nie ogarniam tych kwiatów, bo nie da się, one się wyginają, ale przynajmniej wiem, wiesz, ja musiałem długo nazwy się uczyć tych piwoni, żeby je zapamiętać, ale te tulipany są właśnie, praktycznie zawsze tulipany, a już nigdy róże.
I tak to wygląda. To są małe rzeczy, wiesz, które mi się wydaje, że ja ją tak znam, znamy się jak łysa konia. Dzisiaj, gdyby zapytamy siebie, co ją w zeszłym tygodniu zmartwiło, z jakiego powodu może płakała albo czego się przestraszyła, to nie do końca wiemy, bo dbamy po swojemu i to jest okej. I to jest bardzo dobrze, tylko właśnie, żeby wrócić sobie dwa kroki do tyłu i pozwolić sobie nie wiedzieć. To jest mocna rzecz. A powiedz Tomek, zainspirowałeś mnie tutaj wcześniej, zaciekawiłeś, czym jest metoda podnoszenia słów? Tak pokrótce. Dobrze. Metoda podnoszenia słów polega na tym, że my nie odnosimy się do znaczenia słowa, czyli słyszymy, załóżmy tego właśnie ta krowa dalmatyńczyk, czyli nie chcemy odgadnąć szybciej, nie chcemy wiedzieć lepiej. Czyli nasz mózg działa w ten sposób, że idzie skrótami, dlatego że bardzo dużo jego energii, to mówimy o takich już rzeczach, które się w naszej głowie, jest użytkowanych na myślenie, więc nasz mózg oducza nas myśleć i uczy nas robić iść skrótami i to nam bardzo mocno pomaga, bo przed wejściem do jakiegoś pokoju zastanawiamy się, czy tą klamkę nacisnąć. Okay. Tak, czyli to nam bardzo pomaga, ale niestety słyszymy pierwsze, drugie, trzecie słowo, czwarte, nasz umysł w ułamku sekundy wyrzuca nam gotową odpowiedź i my niestety jakby w podnoszeniu słów oduczamy się odsuwać tą gotową odpowiedź, uczymy się odsuwać tą gotową odpowiedź i słuchać tego, co się dzieje do końca, nie wiedząc lepiej już, bo my bardzo często słuchamy, nawet jak pozwalamy komuś dokończyć zdanie, bo jesteśmy dobrze wychowani, tak, to no i tak odpowiedź mamy już zaczynasz mówić, ja już wiem, o czym mówisz, proszę bardzo, już mam gotową odpowiedź, a reszta to jest świst słów nikomu niepotrzebnych, więc kończ, weź oddech, żebym mógł zacząć mówić ja. I to jest jakby najkrócej na tym polega, że tu wszystko o to się rozbija. Każdy konflikt, każde negocjacje, każde mediacje, każda kłótnia rozbija się o to, że my nie potrafimy wyrazić, powiedzieć o swoim dalmatyńczyku, a słyszymy cały czas, że to krowa i się wkurzamy na to i nie wiemy, jak temu komuś powiedzieć, jak ten ktoś nie pozwala nam nawet opowiedzieć albo zrozumieć tej sytuacji. I tutaj się wszystko jakby zderza, że my jesteśmy, no przecież mówisz, a najgorsze jest to jeszcze ta nasza tendencja, moja tendencja znowu, widzicie, to jest moja tendencja, była do tego, że jak ktoś mówił mi, ale i doszliśmy do tego, że to jest dalmatyńczyk, to ja mówię, no ale nie tak się o dalmatyńczyku mówi, to mogłaś od razu powiedzieć, że to. I wiesz, i ten ktoś mówi, dobra, nie ma sensu, Tomek, nie ma sensu z tobą w ogóle gadać. Bo próbowałem ci. I więc my uciekamy w tą stronę, że później chcemy się bronić. Niestety chcemy się bronić. Jeżeli odkładamy bronienie się w rozmowie na bok, czyli te nasze racje i rady na bok, jesteśmy w stanie być tu dla kogoś i zrezygnować z takiej perspektywy ja chcę wiedzieć i zmienić to na perspektywę co ty mi dzisiaj chcesz powiedzieć, to robi. Nie wiem, czy tylko niezbyt skomplikowanie o tym mówię, ale to jakby robi pracę. Czyli wybieramy relacje, a nie racje, nie? Tak, najkrócej tak, czyli możemy mieć, ale wiesz, to wsłuchanie się, zrozumienie, pozwolenie komuś wytłumaczenia, co tak naprawdę chcę powiedzieć i nie przerywania mu to moją ciekawością, to robi niesamowitą pracę. Wiesz, jeżeli ja dzisiaj na przykład słyszę moją córkę, że tato, wiesz co, byłam dzisiaj na mieście z chłopakiem i ja nie pozwalam jej dokończyć, a z kim byłaś? I jest, dobra. Więc ona wtedy ucieka w bok. Nie pozwolę jej dokończyć zdania, tylko a z kim? Bo tam moja ciekawość. Zostawiam ją na boku i słucham, bo moje dziecko przyszło mi coś powiedzieć i jestem ciekawy co, a nie tego, jak ja bym chciał zebrać informacje, które mi pomogą w zrozumieniu. Jeszcze sobie tłumaczę, to mi pomoże bardziej zrozumieć, tak? A co, w czym ci Tomek pomoże to zrozumieć, że z kim ona była? Jaki to ma wpływ na zdanie, które chcę powiedzieć? No, ale chyba mam prawo wiedzieć. No masz, tylko że wtedy nie usłyszysz. No tak. No nie, no z tego wszystkiego, co my tu rozmawiamy, wynika, że miłość właśnie na tym polega i że my często nie umiemy kochać, tak? Że my nie wiemy, na czym to polega w ogóle, nie? Że właśnie martwienie się często nazywamy miłością, tak? Albo że my chcemy wiedzieć, nazywamy miłością, albo że my chcemy dać radę, nazywamy miłością. Bo tak żeśmy pewnie też byli nauczeni, tak? Bo takie są schematy społeczne, po prostu sami rośliśmy w takim otoczeniu i tak żeśmy to podnazywali. A teraz jak się poznaje tą prawdziwą miłość, no tą Bożą, tak, tą taką, którą Bóg nam pokazuje, że On jest takim rodzicem zupełnie innym, nie tak ingerującym, nie wciskającym siebie na siłę i tak dalej, to zaczynamy rozumieć, aha, czyli skoro ja doświadczam takiej miłości od Boga, to znaczy, że ja taką miłość też mogę dawać i że inni mogą tej miłości doświadczać ode mnie. Tak.
No a ci, którzy są wokół mnie, ci tej najbliżsi, moi dzieci, to najbardziej tego potrzebują. I tak sobie myślę, bo mówiłaś o tym ośrodku, który powstaje, usłyszeć na czas, tak? Tak. Jak ten projekt się nazywa. To będzie ośrodek tylko, który ma pomagać dzieciakom? Czy to też będzie właśnie jakieś miejsce szkolenia nauczycieli, nie wiem, pedagogów, jakichś liderów, żeby mogli po prostu tak jak wy działać, że tak powiem? No bo tutaj widzę, że skala jest olbrzymia, potrzeby są olbrzymie, tak. Ty się tu nie rozdwoisz, nie pomnożysz i potrzeba jest jakby uczenia większej ilości ludzi, prawda, żeby mogli w ten sposób pomagać. Tak, jest taka, wiesz, ten ośrodek będzie spełniał wiele funkcji. Najlepiej pytać o to Boga, wiesz, bo on by wtedy cały obraz pokazał, ja go pytam i on mi pokazuje coraz więcej, mówię, stop, nie tyle, mówię, pomału, więc on mówi, Tomek, no to, to wybieraj, ale powiem ci, rzeczywiście, to sytuacja jest taka, że my chcemy wtedy nie tylko pomagać tym najbardziej, jakby będzie tam, idea jest taka, żeby wesprzeć każdego dzieciaka, który tego potrzebuje, żeby edukować opiekunów, nauczycieli, pedagogów, lekarzy współpracujących. Wiesz, jeżeli lekarze sami się do nas zgłaszają, mówią, Tomek, my potrzebujemy, zrób akademię komunikacji dla lekarzy, dla psychologów, bo my nie jesteśmy uczeni tego na studiach. Wiesz, ostatnio chirurg, kardiochirurg był na Akademii Komunikacji, to jest taki właśnie, my tam uczymy tej metody podnoszenia słów i on powiedział, Tomek, dobra, ja nie byłem może pilnym uczniem, rzeczywiście tak przyglądałem się temu, okazało się, że to jest ordynator bardzo dużego oddziału kardiochirurgii dziecięcej, ale mówił, miałem takie konflikty, nie potrafiłem rozmawiać z dzieciakiem i jak on nam opisał ostatnią sytuację, w której rodzice, była potrzebna zgoda rodziców na kolejną operację i była potrzebna natychmiastowa decyzja i on tłumaczył i wszyscy tłumaczyli i przychodzili ludzie i jak on mówi, największy autorytet też przyszedł, żeby tym rodzicom powiedzieć, jak i rodzice powiedzieli, nie ma na to zgody, my nie wiemy, to jest za szybko, musimy to przemyśleć, musimy to skonsultować. I on mówi, dobra, Tomek, pal licho, wziąłem tą metodę Zielińskiego, mówię, nic nie ma do stracenia. Poszedłem i w ciągu 13-14 minut, maks w ciągu pół godziny ten dzieciak leżał na stole operacyjnym i mówi, wiesz to, Tomek, ja powiedziałem moim studentom, że oni mają się zapisać, nie studentom, widzisz, żebym ja był douczony tak cudownie, osobom, które są w praktyce tej lekarskiej, że oni mają koniecznie poznać tę metodę i zróbmy to, ja ci pomogę, zróbmy to dla lekarzy, ja nagłośnię to, gdzie trzeba, zrób akademię dla lekarzy, wiesz, okazuje się, że ludzie niosą to w przecudowne miejsca, okazało się, że ktoś podniósł słowa i dzieciak na kardiochirurgii dziecięcej został uratowany dzięki temu, no mówi, Tomek, kilka godzin później nie mielibyśmy kogo kłaść na stół. To był dzieciak i my byśmy nic nie zrobili. I wiesz, i rozmowa w tym gronie, on mówi, spotkaliśmy się w gronie, w tym gabinecie, jak oni zapytali się, co takiego się stało i powiedziałem o tym, to jest jeden głos, zrób akademię dla, i wiesz, i to jest kwestia akademia dla lekarzy, dla rodziców, dla, my nie wiemy nawet, gdzie Bóg chce to pozanosić, ale wydaje mi się, że w tym zrozumieniu nagle przestaniemy zgadywać, wiedzieć lepiej i jakby chyba Bóg pokazuje, że jakby w tym słowie, którego my tak używamy bardzo często, jest tak dużo założeń, że my tak bardzo chcemy po swojemu. Wiesz, ci lekarze chcieli ratować. I tymi słowami okazało się, że rodzice obawiają się, że druga operacja w tak krótkim czasie jest zagrożeniem i bezpieczeństwem. I jak on podniósł słowa, czym jest dla nich to zagrożenie i bezpieczeństwo, okazało się, że tam wszystko było, wiesz, my komunikujemy owoce, czyli my mówimy, nazywamy słowo, ale nie wiemy, skąd idzie korzeń. Nieraz nawet sami nie jesteśmy świadomi, dlaczego my pewnych rzeczy się boimy, albo dlaczego tak strach ma zawsze otwarte drzwi. Znaczy my wiemy, bo nie ma tam doskonałej miłości, czyli jego, więc ja w każde miejsce strachu mówię, wpuść tam Boga, mówię, Boże, to jest to miejsce, wejdź w nie, wylej się pełną miłością, naucz mnie tego. I on wchodzi i nagle jest pełen spokój w tej sytuacji. I to jest to, że on w tym słowie nas uczy, ale my nieraz bardziej chcemy, wiesz, przekazać to swoimi słowami, jakbyśmy troszeczkę brali udział w takim konkursie, kto szybciej odgadnie, kto będzie wiedział lepiej, z pomocy, z takiej chęci, bo niestety tu jako ludzie jesteśmy zauważani i tu jako ludzie jakby zbieraliśmy nieraz może dużo braw albo dużo takiego zachwytu, że doradziliśmy, pomogliśmy i ciężko nam z tego zrezygnować, bo to jeszcze ta chęć pokazywania siebie i doradzania i wiedzenia lepiej niestety była gdzieś tam w naszym życiu gloryfikowana. Tomek, robicie po prostu tak niesamowitą rozmowę, że gdybym była bardziej skłonna do łez, to pewnie bym już tu płakała od pół godziny, bo po prostu tak mocno mnie to porusza.
w duchu, wiesz, jak ważna jest to praca. I to jest, bo zaczęliście od dzieciaków, ale tak jak tutaj żeśmy przeszli do lekarzy i jak w wielu dziedzinach, jak w wielu zawodach, jak na wielu płaszczyznach, no wszędzie jest dwoje ludzi, tak? I jest potrzebne porozumienie, tak. Jest potrzebna tego typu wiedza i tego typu wrażliwość, tak? I tak sobie myślę, że tu są nieograniczone możliwości pracy teraz na następne dziesiątki lat. I mnóstwo ludzi, która będzie wam potrzebna do pracy i wam i może innym osobom, które też podejmą ten temat i będą skłonne właśnie słuchać też. Słuchać innych, ale też słuchać Boga, tak? Bo tak jak żeś tu zauważył, on ma cały plan, on ma cały tutaj gotowy rysunek tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. I to, że od tej komunikacji, prawda, będzie zależało, jak ta praca będzie postępowała i ile osób zostanie dotkniętych. Ale bo mówisz o ośrodku, mówisz o tych warsztatach, które już są przepełnione. I prawdę mówiąc, moje matczyne serce już się zaniepokoiło. Ojejku, chciałam być u Tomka na warsztatach, nie dam rady, bo już są zapchane wszystkie miejsca możliwości. Co może zrobić, powiedz mi, rodzic, który teraz nas słucha i ma problemy komunikacji ze swoim dzieckiem i właśnie no nie da rady być na tych warsztatach, albo jeszcze ten ośrodek nie powstał i jeszcze nie można się do niego dostać. Co byś doradził takiej osobie, która widzi, że dzieciak gdzieś tam odchodzi, gdzieś tam chodzi w ciemne miejsca, zmaga się sam sobą. Co można zrobić teraz tutaj? To jest chyba taką najprostszą rzeczą, którą można od razu wprowadzić, od razu zrobić. To jest właśnie ta świadomość tego, że to o czym mówiłem, to naprawdę, jeżeli ktoś jest na to otwarty i ma w sobie taką przestrzeń i jeszcze to przemodli, poprosi, żeby go Duch Święty w tym poprowadził, to wydaje mi się, że najlepszą rzecz. Ja dzisiaj pamiętam, że mocno kocham moją córkę, albo strasznie kocham. Ja lubię słowo strasznie, niektórzy nie lubią, ale jest, jak można strasznie kochać, więc znowu czepianie się do słów, nie? Ale jak ktoś strasznie kocha swoją córkę, tak, bardzo mocno kocha swoją córkę, więc albo swojego syna, swojego kochanego dzieciaka, to niech tylko pamięta to i jego imię, a resztę niech od nowa zacznie się uczyć, zacznie go pytać, czyli powie na przykład, gdybym ja dzisiaj zaczynał i miał jakąś relację, która zaczyna się psuć z moją córką, czyli posadziłbym Anię i powiedział: Ania, wiesz co, ostatnio te wszystkie rzeczy, które robię, widzę, że bardziej ciebie wkurzają niż rozweselają i te moje starania tylko stwarzają sytuacje, w których po prostu nie dogadujemy się, kłócimy się. Więc wiesz co, chciałem cię prosić o jedną rzecz, podpowiedz mi, tacie, co przegapiam, czego nie rozumiem. Chciałbym się od nowa po kolei, wiem, że parę rzeczy mogłem przegapić w tym wszystkim, więc pokaż mi, co przegapiam. Zacznijmy od tych najważniejszych rzeczy, które przegapiam. Chciałbym o nie zadbać, bo cię kocham, bo jesteś dla mnie ważna. I jak ona powie: tak, jasne, tata, oczywiście, tata, to ona tylko sprawdza, czy ja tak naprawdę. Więc jak ona powie: tak, jasne, tata, no na pewno, już to widzę, znam ciebie, pewnie znowu. Dzieciak musi wiedzieć, że my wracamy. Ktoś mówi: Tomek, jak usłyszeć swojego dzieciaka? Ja zawsze daję pytanie, czy jesteś gotowy na 10 tysięcy rozmów? Ktoś mówi: co, 10 tysięcy rozmów? A to nie miało być tak? On mówi: no twój dzieciak musi czuć, że wracasz do niego na stałe, a nie na załatwienie tego problemu. Albo tego, że jest w tym momencie niegrzeczne. Bo ono tym niegrzecznym pokazuje, albo swoim zachowaniem pokazuje, że pewne rzeczy są jakieś deficyty w waszej relacji, które nie są zaspokajane tak, jak ono by chciało, żeby były. Czyli na przykład jest mniej przytulasów, mniej rozmów, mniej doradzania. Wiesz, ja zawsze to, co ćwiczymy jeszcze, żeby się przyjrzeć takim rzeczom, dwie obserwacje złapać. To jest na pierwszej lekcji wszechwiedzących, słodkopierdzących, żeby się przyjrzeć, czy pozwalamy naszemu dziecku dokończać zdanie. I drugie rzeczy, z czym kojarzy się nasza obecność dziecku. Czyli jak widzi mnie na horyzoncie, czy słyszy nakazy, zakazy, załatwiłeś, zrobiłeś, wyprowadziłeś psa, odrobiłeś lekcję. Czy jeżeli sobie weźmiemy tak, jak znowu kreski zaczniemy stawiać, czyli dobra, widziałem dzieciaka i spytałem się, czy załatwiło, czy zrobiło, czy pamiętało, drugi raz znowu, ile w tym jest słów wspierających, czyli takich bezinteresownych kocham, bezinteresownych przytulasów, jeżeli lubi, jeżeli nie, to jak w jakąś inną formę okazania uczucia, takich słów, że wiesz, jak Antoni mnie kiedyś zapytał, czy twoja córka wie, że zawsze chciałeś mieć taką córkę. Ja powiedziałem: no wie, ale mówiłeś jej, ona, ja mówię: no nie, no nie mówię mnie, no ale wie, no przecież widzi, zachowuje się tak, no przecież wie. Ona mówi: to jej to powiedz. Ja mówię: Antoni, no trochę głupio. I znowu, i to jest taki worek słów niewypowiedzianych, które poruszamy też na pierwszym naszym
naszym spotkaniu słodkopierdzących, kiedy ja zadaję rodzicom pytanie, bo my ludzie każdego dnia statystycznie wypowiadamy między 11 a 14 tysięcy słów. Ja zadaję pytanie, iloma z tych słów wczoraj wzmocniłeś swoich bliskich? Tak? I nagle okazuje się, to pytanie zadał mi Antoni. Ja powiedziałem, no wczoraj akurat nie było okazji, a przedwczoraj Tomek, to będzie 20 tysięcy słów. Ja mówię, daj mi spokój, nie lubię cię. Wyszedłem, trzasnąłem drzwiami. Mówię, co cię to obchodzi, to nie twoje życie, wynoś się. I tak, takie były nasze rozmowy, początki, więc jak się dziwisz, dlaczego Antoni mnie nie wyrzucił, skąd to pytanie, to tak wyglądały początki. I wiesz, i to jest to, że my odnosimy się na tyle, do tylu spraw, wiemy co w polityce, co w serialach, co w życiu innych, a nieraz to jedno, kocham cię, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że o mnie dbasz, na przykład do swojego partnera, partnerki, przytulas, szepnięcie, widzę jak ostatnio zasuwasz, dzięki, kocham cię, do swojego dzieciaka, jesteś, wiesz, synek, dawno ci tego nie mówiłem, jeżeli już nie chcemy powiedzieć kocham, bo my faceci mamy trochę z tym trudniej, to synek, dawno ci tego nie mówiłem, ale po prostu jestem z ciebie mega dumny. Wiesz, ja pracując w biznesie bardzo często spotkałem prezesów bardzo dużych firm, którzy często mi mówili, Tomek, za jedno, synu, byłem z ciebie dumny, oddałbym 2-3 moje spółki, ale nigdy to nie padło. To są tylko słowa i aż słowa. Ja wiem, że ale to jest płytkie, bo słowa. Tak, tylko nieraz w trudnych momentach naszego życia te słowa od osób bliskich są nam po prostu, to są, ja zawsze mówię, to trochę bajkowa teoria, że to są trochę te skrzydła, którym dopinamy. Możemy rano zawsze zrobić dwie rzeczy, albo dopiąć kaftan bezpieczeństwa, zrobiłeś, załatwiłeś, kupiłeś, pamiętaj, odbierz, zapłać to, albo jeszcze, albo właśnie dopiąć skrzydła. Każdemu z nas to jest potrzebne. Ja wiem, że opieramy się na słowie Boga i to jest najważniejsze i to jest najbardziej budujące, ale tak trochę, jak jeżeli już nieraz naszym dzieciakom, które może nie mają takiego zrozumienia, albo mają trudniejszy czas, albo nam nawet dorosłym, danie takiego dobrego słowa, bezinteresownego, nie za coś, czyli dostałeś piątkę, brawo, posprzątałeś pokój, super, tylko leży plackiem na kanapie, ja podchodzę, całuję moją córkę w czoło i mówię, jak ja cię kocham, córcia. Wiesz, to jest takie, okej, tata, okej. Ja mówię, tylko tyle chciałem ci powiedzieć. I czeka na to, co będzie za tym, tak? Jaki deal tu robimy za to słowo. Ja odchodzę i ona, wiesz, to były takie początki. Ona mówi, przyszła, ale coś się stało, tata? Wiesz, ja mówię, nie, po prostu dawno ci tego nie mówiłem, sorki, a musisz o tym wiedzieć. I wiesz, że to są takie momenty, nie? Kiedy mnie faceta, który bardziej pokazywał niż mówił, to bardzo dużo kosztowało. Ja, wiesz, miałem plecy spocone, po prostu trzęsłem. Mówię, matko, jak jej to powiem, nie, czy wyjdę na głupka? Antoni zawsze mówił mi, Tomek, dla niektórych ludzi warto wyjść na głupka. Dla twojej córki myślisz, że warto? Ja mówię, zdecydowanie. A dla twojej żony? Ja mówię, dobra, idę wyjść na głupka. Okazało się, że nikt na tego głupka nie wyszedłem. To jest cudowne. No, Bóg tak prowadzi. To, co mówisz, to jest takie, wiesz, nawet można powiedzieć podniecająca przygoda, która przed nami stoi, że wiesz, mając tam, nie wiem, 40-50 lat, szczególnie tak, bo w wieku tam nastoletnim, kiedy są nasze dzieci, to często się budzimy, że ojej, jednak nie umiemy tych relacji prowadzić. Albo te właśnie małżeńskie relacje też tam trochę kuleją pod pewnymi względami. I może się wydaje, że w tym wieku już nas nic ciekawego nie czeka, a to się okazuje, że jest przygoda zwana miłością, której można się podjąć i te spocone plecy i te trudne też momenty. Potem się wspomina bardzo fajnie, kiedy Bóg nas przeprowadza po prostu do nowych rejonów, tak? I właśnie poznawania tej miłości. To, co ty mówisz, to jest, dla mnie to jest sedno, w ogóle sedno ludzkiego życia. Można robić stopnie kariery, można się rozwijać, dostawać jakieś nagrody, poklas od ludzi, a potem na samym końcu swojego życia i tak wspominasz jedynie relacje, które miałeś i wiesz, że tylko w relacjach jest sedno życia, tylko relacje zabierzemy do nieba, tak? Tylko relacje przetrwają wszystko. I uczenie się miłości jest po prostu najlepszą inwestycją, jaką można poczynić tutaj na tej ziemi. I ja Bogu dziękuję za ciebie, Tomek, za to, że odważyłeś się robić to, co robisz. Odważyłeś się też względem swojej córki robić takie rzeczy, które kosztowały cię dużo, że masz posinaczone uda również i też uczysz tego innych. I wiesz co, i też za to, że ty jesteś, że pokazujesz swoją słabość, wiesz, bo i przez to, co piszesz, przez to, co mówisz, a nawet przez twoją twarz, przez twoją mimikę, ty nawet nie wiesz, jak dużo pokazujesz bycia takim autentycznym, po prostu autentycznym człowiekiem, który sam nie wie, boi się, zmaga się. I z jednej strony jesteś pewnego rodzaju ekspertem, no tak to nazwijmy, pomagasz bardzo wielu ludziom, ponieważ sam przeszedłeś tą drogę. Nie dlatego, że jesteś tylko wykształcony, jest wiele osób wykształconych w Polsce, ale niekoniecznie, które same przerobiły pewne
pewne lekcje, a ty jesteś takim pionierem, który najpierw sam coś robi w swoim domu, a dopiero potem, no zresztą tak jest w Bożym Królestwie, że ten autorytet wewnętrzny właśnie zyskujemy przez to, że sami stosujemy do swojego życia te rady, które pochodzą od Boga. I to u ciebie widać, to u ciebie jest autentyczne, żywe. I ja wierzę, że też ta paląca potrzeba w naszym społeczeństwie odnośnie ratowania dzieciaków, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, że ty, twój zespół umiecie to robić w taki przystępny sposób, w taki właśnie... bez nazywania wielkimi psychologicznymi, wiesz, terminami pewnych rzeczy, tylko tak prosto, tak zwykle, dla zwykłych ludzi, tak, że jest jakby niski próg wejścia, to lubię nazywać, że jakby każdy człowiek może się tego nauczyć, tak, że to nie jest jakaś wiedza, tylko dla psychologów, że trzeba skończyć studia, że trzeba być jakimś tam super wrażliwym człowiekiem, żeby móc się tego uczyć, tylko że może każdy zacząć. I ja wierzę, że Bóg dostrzega takie pragnienie w naszym sercu i tak jak żeś teraz przed chwileczką dał pewne rady dla ludzi, którzy nawet nie zapiszą się na warsztaty, może nie będą miały dostępu do waszego ośrodka, ale każdy z nas, jeżeli ma takie pragnienie w sercu, żeby po prostu pomóc swojemu dzieciakowi, kochanemu, to Bóg to zauważy i Bóg się do tego przyzna. I Bóg da nam pomysł i da nam siłę i da nam energię, żeby próbować znowu i znowu i że będą postępy i że będą zmiany i że będą te cuda też się działy w naszych rodzinach. Mhm. Więc bardzo ci dziękuję za to wszystko, co robisz, jakim jesteś człowiekiem i za to, że właśnie w taki sposób to robisz. Taki po prostu zwykły... No... Naprawdę to jest po prostu błogosławieństwo. Ja chciałbym właśnie dziękuję za tak cudowne słowa, ale i chciałem powiedzieć, Panie, zobacz, co zrobiłeś. Tobie chwała za to, za ten pomysł, za Tomka Zielińskiego, którego skołka zrobiłeś, tego niesłuchającego, zrobiłeś takim człowiekiem, więc Tobie chwała. Jemu chwała, wiesz, jak każdy dziękuję, każdy zachwyt, to naprawdę jego dzieło w 100%. Takie dzieło, nie mówię, że idealne, takie dzieło, tak, jego dzieło, takie jego chwała. I powiem Ci, to jest coś cudownego. Ja też powiem Ci, od czasu, ten czas ogranicza, ale to, co Wy robicie razem z mężem, to tak napawa w ogóle, wlewa w serducho, więc no chciałem w ogóle tak Ci podziękować od siebie, bo tyle rzeczy, których cudownie robicie, to jest po prostu coś niesamowitego we mnie. Ja od jakiegoś czasu sobie tam podglądam, obserwuję, nieraz poczytam, nieraz posłucham jakiegoś Twojego podcastu, wywiadu. Mega budująca rzecz w Królestwie Pana, więc naprawdę wielkie dzięki, że jemu chwała. Tak, to on tak posługuje. Ona używa. Naprawdę. Naczyń glinianych, popękanych, niedoskonałych, po tak, prostu tak. Nas używa i to jest cud, nie? Tak. Ja nie wiem, nazywa się taka, jakaś jest taka japońska metoda klejenia naczyń pękniętych złotem i nie pamiętam, jak to się nazywa, ale właśnie tak mi się wydaje, że on dokładnie to robi i później z tych naczyń naprawdę używa je w przecudowny sposób. Pięknie dziękuję i to był wielki zaszczyt móc służyć, podzielić się tym, co Bóg wlał w moje serce. Błogosławię wszystko, co robisz i niech to się rozrasta, niech to służy jak największej ilości ludzi, bo jest to bardzo, bardzo potrzebne i niech też Tobie i Twojej rodzinie daje dużo siły do tego, jeszcze więcej pokory, chociaż jesteś naprawdę osobą tak skromną i tak pokorną, tak autentyczną, że sam kontakt z Tobą już jest błogosławieństwem, ale wiem, że im większe dzieło, tym więcej pokory i mądrości potrzeba, a to jest potrzebne duże dzieło, więc niech Pan Bóg Ciebie wyposaża. Amen. Do usłyszenia gdzieś tam następnym razem. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że ten podcast zbudował Twoje serce, że ta rozmowa w jakiś sposób Ciebie zainspirowała, pobudziła do tego, w jaki sposób Ty możesz usłyszeć tych, którzy są wokół Ciebie. Być może są to dzieci, być może są to dorośli, osoby starsze. Wokół nas jest dużo problemów, dużo ludzi, którzy snują się, przechodząc tuż obok i są niewysłuchani. Jeżeli w jakikolwiek sposób ten podcast Ciebie zainspirował do zmiany Twojego życia albo chciałbyś po prostu wyrazić swoją opinię, proszę zostaw swój komentarz na mojej stronie internetowej agatastrzyżewska.com. Tam w zakładce podcast znajdziesz odcinek z Tomkiem Zielińskim. Proszę wejść do niego i zostaw parę słów, tak żebyśmy mieli od Ciebie wiadomość, wiedzieli, co masz w sercu. A teraz zapraszam Ciebie również do pozostałych odcinków podcastu Pusta Owca. Słuchaj, oglądaj i buduj swoje serce. Do zobaczenia następnym razem.